Widzę, że mamy sporo osób. Słuchajcie, jeżeli jest taka możliwość, to dajcie znać, że jesteście. Napiszcie na czacie. Ja Was witam serdecznie. Widzę, że sporo osób jest z nami. Ja może zacznę. Wzroknie ten. O, dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo mi miło, że jesteście. Witam noc ełcki, tak? Ełk. Nie wiem, jak tam u Was pogoda. U nas zapowiada się cudownie. Witam Was jakby z drugiego końca Polski. Tak sobie patrzyłam po przekątnej prawie. Witam Was ze Śląska, z miasta Tychy. Witamy, super, fajnie. Super, witam. Witam Danusia. Teresę mamy. Świetnie. Krystyna. Pozwolicie oczywiście, że ja tak bezpośrednio będę się zwracać do Was po imieniu. Myślę, że łatwiej. Mnie również będzie bardzo miło, jak będziecie do mnie po prostu zwracać się po imieniu. Witam. Słuchajcie, witam Was serdecznie na webinarze poświęconym programowi Scratch Junior. Specjalnym webinarze przeznaczonym właśnie dla Waszego NUTS-u. W ramach projektu, który jest zorganizowany, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Uf, ale to długie. Słuchajcie, zanim zaczniemy, to kilka spraw organizacyjnych. Zapewne to jest bardzo ważne. Pierwsza rzecz, skoro się ze mną witacie, to ja rozumiem, że słychać mnie dobrze. Widać nie musi być dobrze, ale słychać mam nadzieję, że jest wszystko ok. Sprawdzę jeszcze, jak u mnie zasięg. No, u mnie sieć jest rewelacyjna dzisiaj. I mam nadzieję, że również u Was, jeżeli cokolwiek będzie się działo na łączach, to bardzo proszę, dawajcie mi taki sygnał na czacie. Postaram się podczas całego trwania naszego webinaru śledzić na bieżąco czat i odpowiadać na Wasze pytania, które się pojawią, bo zapewne będą się pojawiały. Pytania, sugestie, chętnie na nie czekam. Poza tym to, co najważniejsze na dzisiejszym spotkaniu, to myślę, że tablet, który będzie Wam potrzebny. Myślę, że Scratcha Juniora macie już zainstalowanego. Do tego proponuję coś do picia. Ja taką skromną herbatkę mam. No i moi drodzy, chciałabym jeszcze Wam zaprezentować plan naszego spotkania. Ponieważ dzisiaj w temacie mamy Scratcha Juniora powiązanego ze znanymi grami, a jak to się mówi, znane grane z mistrzami kodowania to nic innego jak gry na macie, więc postaramy się troszkę tych aktywności, które robicie na pewno na macie, przenieść do Scratcha Juniora. Tym samym ułatwić jakby pracę z dzieciakami, bo będzie im to po prostu szybciej i łatwiej wychodziło. Myślę, że ze Scratchem Juniorem już pracowałyście. Jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie próbował zajęć się z Juniorem, to napiszcie mi to, żebym wiedziała, że mam zacząć takim tematem wstępu o samym Juniorze. Więc w razie czego proszę, piszcie. Ja cały czas tutaj podglądam. No, Sylwia, witam Sylwia. Widzę, że fajna pogoda, raz słońce, raz deszcz, czyli taka mieszanina, więc lepiej zostać w domu i posłuchać trochę. Kochani, plan jest następujący. Zaczynamy, jak już wiecie, w tym momencie i mamy ze sobą spędzić 3 godziny. Po 3 godzinach jestem również dla Was do dyspozycji kolejną godzinę, gdzie mogę w czymś pomóc, możemy jakiś projekt zrobić, mogę odpowiedzieć na wątpliwości i pytania.
podczas tych 3 godzin myślę, że gdzieś tak postaramy się w połowie zrobić niewielką przerwę techniczną na zrobienie ciepłej herbaty i takich tam innych spraw. I to będzie takie 10, góra 15 minut. Zresztą ja myślę, że zobaczymy, jak praca nam się rozwinie i będę Was podpytywać, jak to wygląda. Okej, dobrze, słuchajcie. No, to co? To możemy zacząć. Jak myślicie? Myślę, że do boju. Kochani, teraz pokażę Wam, udostępnię Wam już mój pulpit, tak żebyście widzieli mojego skrecza. O, słuchajcie, dajcie proszę znać sygnał, czy widzicie. Czy widzicie tablet na swoim ekranie? Do dzieła. Jasne, Elwira. Dajcie znać proszę, czy widzicie tablet, czy to działa i czy to jest ok. Tak, świetnie, widzimy, brawo. No to już połowa sukcesu. Kochani, uruchamiamy Scratcha, jak widzicie u mnie trochę tych aplikacji, przynajmniej na tej jednej podstronie, więc uruchamiamy naszego Scratcha, naszego kotka. Ja na początku chciałabym lojalnie uprzedzić. Jak to się zdarza z każdymi urządzeniami tego typu, próbują czasami, starają się zawieszać. Jeżeli pracowaliście w Scratchu, nie wiem, czy mieliście do czynienia z sytuacją, kiedy Scratch próbował coś zapisywać i w lewym górnym rogu pojawiło się słowo waiting. No i tak, waiting, czekamy, czekamy i nic. I najczęściej kończyło się to tym, że trzeba było program po prostu zamknąć i jeszcze raz uruchomić. Dlatego jakby troszeczkę uprzedzam fakty, bo jeżeli taka sytuacja się zadarzy, no to po prostu proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Kochani, uruchamiamy Scratcha i zaczynamy od pierwszego projektu, więc wchodzimy w domek, zupełnie prosty, czysty projekt, tak, no u mnie to już trochę tych projektów tu jest, więc wybieram plusik, pamiętajcie, plusik dodaje, dodaje nowe elementy, nowe duszki, nowe sceny czy nowy projekt. Słuchajcie, bardzo Was proszę, jeszcze raz zapytam, jeżeli ktokolwiek nie działał jeszcze na juniorze, to niech mi napisze, że tak było, dobrze? Kolejna sprawa to taka kwestia jakby możliwości samego juniora. Ja to zawsze tłumaczę, że jeżeli mam jakiś pomysł na program w juniorze, to zawsze mam 3 wyjścia. Pierwsze, sytuacja możliwa, uda się, jest wszystko ok. Drugie, sytuacja niemożliwa. Nie mam w ogóle takich możliwości, bo nie mam takich bloczków, żeby skonstruować coś bardziej zaawansowanego niż bym chciała. I tutaj sytuacja odpada. Natomiast jeszcze jest zawsze trzecia możliwość. Jeżeli nie da się czegoś zrobić bezpośrednio, w sposób bezpośredni, no to próbujemy to owijać, owijać tak, żeby nam wyszło i żebyśmy doszli do celu. I czasami tak bywa, że kombinujemy z różnymi sytuacjami, żeby dostać to, co chcemy. To jest fajne, słuchajcie, ja to bardzo polecam. Znamy się trochę ze Scratchem, fajnie. Ja to troszkę polecam, ponieważ kombinując w ten sposób bardzo często odkrywam coś nowego i wtedy wpadają fajne, ciekawe pomysły do głowy. Słuchajcie, w temacie webinaru pojawiła się również gra Kółko Krzyżyk, więc zacznijmy od tej gry. Ta gra właściwie to jest taka zabawa, gdzie możemy sobie pewne elementy przesuwać na naszej scenie. Natomiast pomyślałam, co by tu dołożyć, żeby faktycznie ta zabawa stała się w jakiś sposób interaktywna i w jakiś sposób rozwijająca dla dzieci, żeby to nie było nic na zasadzie kartki. Kartki i kredki, tak? Dobrze, więc spróbujmy się pobawić troszkę w kółko i krzyżyk. Słuchajcie, nasz kot niech zostanie, przesuńmy sobie go na razie na dół. On nam nie będzie przeszkadzał, ale tak myślę, że zabawa w kółko i krzyżyk to są zawsze 2 osoby. Więc może umówmy się, że naszymi osobami to będą koty. Będzie grał ten kot i będzie grał drugi pomarańczowy kot. Słuchajcie,
Plusik oznacza dodanie nowej postaci, więc możemy wybrać nową postać, ale ja Wam chcę pokazać troszkę takich akcentów, które ułatwiają sprawę. Być może znacie, być może dzieciaki też już korzystają. Zobaczcie, wystarczy po lewej stronie, gdzie mam widocznego kotka, chwycić tego kotka i patrzcie, ja go przeciągam i wrzucam go na scenę po prawej stronie, puszczam. I popatrzcie, teraz mam dwa. Mam dwa takie same na razie, są koło siebie. Dobra, słuchajcie, no to mamy dwie postacie, jedna postać i będzie drugi kot, to będzie drugi gracz. Ok, dobra. A znaliście metodę z przeciąganiem? Czy to jest dla Was oczywiste? Nie, no super, no to mam nadzieję, że to się przyda. To nam się dzisiaj przyda w ogóle kilka razy. Będziemy w ten sposób szybko powielać nasze postacie w projektach. No dobra, no to mamy dwa koty. Słuchajcie, dzieci będą się gubiły, jeżeli to będą dwa koty tego samego koloru, więc spróbujmy je rozróżnić. Pierwszy kot niech zostanie pomarańczowy, a drugi kot, uwaga, klikam na drugiego kota i tu od razu z tego poziomu po lewej stronie mogę wejść w edytor graficzny i chciałabym tego drugiego kota, nie wiem, no może czerwony kolor, co wy na to? I wystarczy wiaderkiem zdać tylko, uwaga, na czarne elementy, zalewam pomarańczowe. Mam czerwonego, zatwierdzam i teraz już mi się nie będzie mylić, który gracz jest który, więc dzieciaki jak będą grały, to będą się utożsamiały. Mój pomarańczowy, mój czerwony. O, proszę, też nie znałyście. Super. Nie martwcie się, jeszcze kilka razy to powtórzymy i zobaczycie, że to fantastycznie się sprawdza, to przeciąganie. Dobra, mamy dwa koty, no jakoś ten jeden patrzy tak... W prawą stronę niedobrze, bo tyłem stoi do tego pomarańczowego, więc uwaga, jestem w kocie czerwonym, to muszę go odwrócić. Nie wiem, czy wiecie, ale nie ma innej opcji, jak wyciągnięcie strzałki w kierunku lewym i po prostu kliknięcie na nią. W tej sytuacji kot jakby chciał wykonać jeden krok w lewą stronę i tym samym się nam obrócił. Jeszcze go tutaj przyciągnę. Teraz tą strzałkę mogę swobodnie sobie wyrzucić do góry i ona już tutaj nie będzie nic przeszkadzała. Beata, witam serdecznie. Mam nadzieję, my dopiero zaczynamy. Uruchamiaj Scratcha Juniora, tablet do ręki. I na razie tylko mamy dwa koty. Dobra, słuchajcie, no to są dwa koty. Skoro kółko i krzyżyk, to trzeba sobie zrobić planszę. Tutaj nasza plansza może być sceną. To, co jest również ważne w juniorze, to musimy odróżniać, kiedy można wykorzystać coś, co może być sceną, a kiedy musimy to narysować jako duszek. Pamiętajmy, że sceną nie będziemy ruszać i na scenę, czyli jakby na tło, nie będzie nam nic reagowało. Ale jeżeli chciałabym, żeby nam reagował na jakiś element, to wtedy on nie może być sceną, on musi być duszkiem. U nas tło, czyli kratownica do kółka krzyżyk, może być jak najbardziej tłem. I tylko przypominam, że nad sceną mamy taką widokówkę malowniczą. Prawie jak nasza majówka się zapowiadająca w tym roku. Mam nadzieję, że gdzieś ruszacie daleko. Odwrócił się świetnie. I teraz słuchajcie, wy jeszcze tego nie macie, więc spokojnie, ja tutaj pewne rzeczy testowałam. Oczywiście wybieram sobie puste tło zupełnie i pędzel, bo będę coś robiła. I tutaj chciałabym narysować sobie moją kratownicę. Można wybrać linię, nie za grubą. Kolor może być czarny, żeby nam się nie mylił. I teraz pamiętajcie tylko, żeby nie rysować na całym polu. Wyobraźmy sobie, że na dole mamy te dwa koty, to one już nam zabierają miejsce, a do tego jeszcze trzeba będzie trzy kółka i trzy krzyżyki umieścić po bokach. Więc popatrzcie, postarajcie się to zrobić mniej więcej tak jak ja. O, ale wiecie co, te linie nie muszą być naprawdę proste. To nawet jest fajne, kiedy te linie są takie, jakbyśmy odręcznie rysowali na kartce. I super. Dobra, zatwierdzamy i zobaczymy, czy to nie będzie za duże. Myślę, że będzie ok. Jeżeli u Was wygląda podobnie, to super.
No to dobrze, no to mamy planszę, mamy dwóch graczy, potrzebujemy kółka i krzyżyki. Fajnie byłoby również dla dzieci, bo to ułatwia im sprawę, jakby tak spersonalizować kółka kolorystyczne z kotem i krzyżyki. Więc zróbmy może kółka pomarańczowe i to będzie gracz pomarańczowy, a krzyżyki czerwone i to będzie gracz czerwony. No to dodajemy nową postać na dole, klikamy. Oczywiście to musi być zupełnie nowy element. Pusty element i znowu wchodzimy w edytor graficzny. Kółka mamy. Mamy mieć pomarańczowe, obojętnie który odcień tego pomarańczu. I teraz kolejna rzecz, może wybierzmy najgrubszą linię. Wtedy się fajnie narysuje. I ponieważ to jest duszek, więc tak naprawdę, w zależności od tego, jak wielki on będzie u mnie narysowany, to ja go w programie mogę powiększać i pomniejszać. Więc to tak naprawdę nie ma znaczenia, ale postarajcie się tak mniej więcej dopasować tą wielkość taką, jaką ja zrobiłam. Zobaczmy, ok, zatwierdzam. I popatrzcie, no. Całkiem idealnie, tak? Bo to nasze kółko ma się zmieścić. Na razie kółka przesuwam sobie. Ach, nie, za długo przytrzymałam. Kółka sobie przesuwam na tą stronę, kółko. Dobra, i teraz uwaga. Można by było się znowu bawić, dodawać. Nie, zobaczcie, robię szybę kółek, chcę trzy kółka, czyli wchwytam kółko i przeciągam na moją stronę. I wrzucam. Jest już następne, popatrzcie. Mam już dwa i jeszcze potrzebuję trzecie, obojętnie które, bo wszystkie są takie same. Świetnie, mam już trzy kółka, zobaczcie. Mam trzy kółka od razu. No tylko też, że te kółka spotykają się mniej więcej w tym samym miejscu, więc je rozciągam. To nie ma znaczenia gdzie, ponieważ ja je tak naprawdę manualnie będę przeciągać. Czyli będę przeciągać działając palcem na ekranie. Okej, dobra. Elwira, spróbuj jeszcze raz, na no spokojnie. Spróbuj chwycić jakby postać na tym bloczku. Chwytamy i ona musi być widoczna, że ona idzie za twoim kursorem myszy. I dopiero jak się pojawi na scenie, ta scena nawet się robi taka szara, puszczamy. Powinniście mieć wtedy taki charakterystyczny dźwięk, takiego plunk, łapania jakby. Na spokojnie, Elwira. Kasia, witam serdecznie. Jeżeli się teraz pojawiłaś, to zapraszam do dzieła. Zaczynamy od gry kółko-krzyżyk. Beata działa. Elwira, daj znać, czy się udało. A on znika. On ma zniknąć w tej scenie. A tu popatrz, już mi się cztery pojawiły. Elwira, jeżeli to jest problem w tej sytuacji, to ja mam taką propozycję. Na spokojnie można byłoby pokazać ten problem trenerowi, z którym współpracujesz, a teraz możesz spokojnie zrobić to dodając plusikiem, czyli plusik i już w twojej bibliotece pojawiło się kółko, które stworzyłaś i wystarczy w ten sposób to kółko dodać trzy razy. To spróbuj tak w takim razie, jeżeli nie zadziałało. No, niestety webinaria mają do siebie, że ja mogę chętnie powtórzyć pewne elementy, natomiast trudno mi teraz zweryfikować, co tak naprawdę dzieje się na waszych tabletach. Piszcie o tym i mówcie, ale może gdzieś tam się to uda. Świetnie, Elwira, bardzo dobrze. No to lecimy dalej. Słuchajcie, mamy trzy kółeczka, no to potrzebujemy trzy krzyżyki. Dodaję nowy element, czyli nowego duszka. Zupełnie czysty. I no, najprościej linią. Kot był czerwony, czyli teraz muszę moje krzyżyki narysować czerwone. Postarajcie się, żeby ten krzyżyk był mniej więcej porównywalny do kółka. Nie wiem, czy zauważyłyście, ale ja postarałam się zmieścić w kwadracie 2 na 2, który jest na środku mniej więcej. Dzięki temu powinny być porównywalne. No, nawet mi się udało. Jest porównywalne. I dodajemy 3. U kogo działa przeciąganie, to przeciągamy. U kogo nie, to dodajcie sobie znowu na dole. Na spokojnie, tak, żeby się w projekcie pojawiły trzy kółka i trzy krzyżyki. Świetnie. Dobra.
Już macie, świetnie, działa. Okej. I słuchaj, tak naprawdę gra jest gotowa. Żadna filozofia, prawda? Przypominam, jak sobie powiększyć ten ekran. Nad sceną macie pierwszą białą kartkę. Kiedy kliknę, dzieciaki w tym momencie mogą się dopasować, kto jest pomarańczowy, kto jest czerwony. No i zacząć zabawę, decydując, kto pierwszy zaczyna. No i na przykład stawiam sobie kółko, ktoś tam stawia krzyżyk. Myślę, że nauka gry w kółko krzyżyk jest również fantastyczną zabawą i przygodą, a uczy również kodowania, ponieważ uczy również strategii. My wiemy, że żeby wygrać, to te elementy powinniśmy rozmieścić w specyficzny sposób. Ok. O, tu mi się udało, świetnie. Słuchajcie, tak naprawdę kółek i krzyżyków może być więcej, bo dzieciaki, to jest taka uproszczona trochę wersja z racji. No, trochę czasu. Natomiast możemy spokojnie jeszcze dodać po dwa elementy, i wtedy dzieciaki grają do końca, wypełniając, czy im się to udaje, czy nie. Ale jakby nie w tym ten cały sens zabawy, który się tutaj pojawia. Wrócę sobie do mojego projektu. Dobra. No i popatrzcie, i powiedzmy, dzieciaki bawią się na tablecie. Grają sobie w kółko krzyżyk. I teraz byłoby fajne, interesujące, jeżeli mogłyby sobie zapisywać gdzieś te swoje punkty, to znaczy, kto wygrał rundę. I umówmy się, że gramy do trzech wygranych rund. I tym sposobem można w bardzo fajny, łagodny sposób dzieciom wprowadzić po pierwsze dodawanie nowych scen. Bawiliście się już ze scenami? Jak tak, to dajcie znać. No, świetnie, słuchajcie, kartka papieru, kartką papieru, ale tablet, właściwie to nie jest wielka filozofia, bo my tu jeszcze nic nie zakodowaliśmy. My pobawiliśmy się tylko grafiką, ale tablet, samo urządzenie jest elementem motywującym dzieciaki do zabawy. Okej, wszyscy fajnie znają scenę, no to teraz uwaga. Dodajemy sobie dwie sceny. Bo mamy dwóch graczy i na jednej scenie będziemy mieć kota pomarańczowego, na drugiej czerwonego. To będą ich punkty. No to popatrzcie, dodaję od razu dwie sceny. Skoro bawiliście się scenami, to wiecie, że maksymalna liczba scen to cztery. I jeżeli dodaję nową scenę, to ona standardowo pojawia się jako nowy projekt, czyli pusty z kotem, nie ma tam nic więcej. Teraz mam numerowane strony. Proszę, żebyście uważali, w której stronie jestem. Wracam do strony numer 2. Niech strona numer 2 będzie kotem pomarańczowym, i to są kółka. I teraz zobaczcie. Kot pomarańczowy mi zostaje, bo to jest jakby ten symbol, z którym muszą się nasze pociechy utożsamiać. I co dalej? No to tu trzeba byłoby wymyśleć, tu już się zaczyna troszkę kombinatorstwa, jak tu pokazać, żeby dziecko sobie mogło odklikiwać, którą rundę wygrało, tak? No to potrzebowałabym, słuchajcie, skoro to jest kot pomarańczowy bawi się kółkami, no to potrzebowałabym trzy kółeczka tutaj. Popatrzcie, co zrobię. Znowu wykorzystam ten sposób przeciągania. Wchodzę do pierwszej sceny. Muszę wejść do pierwszej sceny, tam gdzie mam kółka i krzyżyki. I teraz zobaczcie, zrobię to może od razu. Chwytam kółko i popatrzcie, gdzie przeciągam. Na scenę numer 2. I on, popatrzcie, ono się już tam pojawiło. No to ile kółek od razu? Ja już jestem, to od razu trzy kółka. Możecie jedno i to samo kółko przeciągać, bo tak naprawdę to jest element kopiowania. Kopiuj, wklej. I jednocześnie, skoro jestem również na pierwszej scenie, to tak samo zrobię z krzyżykami. Trzy krzyżyki, tylko uwaga do sceny trzeciej. Dobra. Słuchajcie, ja sprawdzę, czy u mnie to faktycznie jest. Wchodzę do sceny drugiej. Mam trzy kółka, świetnie. Rozłożę sobie je w ten sposób, żeby były mniej więcej jeden koło drugiego. Ok. I wejdę do sceny numer 3 i sprawdzę, czy faktycznie tam są trzy krzyżyki. Widać, że tak, tylko one ułożyły się w jednym punkcie. Słuchajcie, czy w scenie
scenie z krzyżykami powinien być pomarańczowy kot. Elwira, super. No jak myślicie, czy w scenie z krzyżykami powinien być czerwony kot? No właśnie, dzięki Agnieszka. Czytam twój napis czerwony i tak, oczywiście. Oczywiście, że powinien być czerwony, ale nie pomarańczowy. Więc usuwamy pomarańczowego kota. Przypominam jeszcze szybciutko usuwanie. Możemy kliknąć na postać, która się znajduje na scenie, tylko że muszę przytrzymać klawisz myszy tak długo, aż się pojawi magiczny czerwony punkt. Usuwam. Tego kota tu nie mam. A gdzie jest kot czerwony? Kot czerwony jest na pierwszej scenie. Wchodzę sobie na pierwszą scenę, szukam mojego kota czerwonego, mam. Co robię? Chwytam i przeciągam go, czyli kopiuję do sceny numer 3. I teraz wchodzę do trójki i tu już powinno być kot czerwony i trzy krzyżyki. No i super, i mi się wszystko zgadza. Dobra, super, jest. Dobra. Słuchajcie, no to jeszcze raz. Mam pierwszą scenę, gdzie mam zabawę w kółko krzyżyk. Mam drugą scenę, gdzie jest gracz pomarańczowy. On się nawet może spersonalizować w sensie imienia. Nad sceną mamy taki przycisk ABC, tutaj na górze. Zapewne wiecie, że to jest przycisk, dzięki któremu można pewne tytuły nadawać. One też nie mogą być animowane i edytowalne, natomiast no to fajnie, jak czasami taki tekst się po prostu przydaje, więc ja sobie na przykład wymyślę, że to będzie co? Że to będzie na przykład Beata. Mamy Beatę. Beata. Okej, okay. Jest Beata? Nie, jest Beata, jest Beata, Beata, no to szczeliłam. No to słuchajcie, na czerwono kogo wpisujemy? Niech będzie na przykład, no nie wiem, Kasia niech będzie. A Kasię chyba też mamy. Kasia, Kasia chyba też gdzieś tam jest. Dobrze, słuchajcie, no to mamy grę między Beatą a Kasią. Właściwie wszystkie graficzne elementy mamy wykonane. Brakuje tutaj jeszcze tej interakcji, o którą tak naprawdę wchodzi w juniorze. No to zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli wchodzę na scenę pierwszą, tu się zaczyna moja rozgrywka. I teraz w sytuacji, kiedy wygrywa kot pomarańczowy, to po naciśnięciu kota pomarańczowego byłoby idealnie, jak klikam na pomarańczowego kota, że wchodzę do mojej planszy z punktami, prawda? No to dość proste. Wchodzimy w kategorię żółtą. Żółta, która odpowiada za dotykanie. Za dotykanie, nie tylko. W ogóle za rozpoczynanie. Interesuje mnie teraz bloczek. Ale nie, 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 wróć Sylwia, nie, uwaga, gdzie ja jestem? No właśnie, mam nadzieję, że to kontrolujecie ze mną. Popatrzcie, jestem w krzyżyku, o, tutaj popatrzyłam i tu mi się nagle coś nie zgadza. Kogo mam dotknąć? Mam dotknąć kota pomarańczowego, więc oczywiście muszę odszukać kota pomarańczowego, jestem. I dopiero w kocie pomarańczowym mogę tworzyć projekt, czyli uwaga, kiedy dotykam, to przenieś mnie do sceny, i teraz wchodzę w kolor czerwony, i przenieś mnie do sceny numer 2, bo jestem na dwójce. No to skoro to wiem, to teraz wiem, że jak będę w czerwonym, to od razu to zrobię. Kiedy krzyżyki wygrają, to czerwony kot po dotknięciu przenieś mnie na scenę trzecią. Super. No to już połowa sukcesu, idziemy dalej. Wchodzimy na planszę kota pomarańczowego. I tak się tutaj zastanawiałam, jakby można było te punkty odliczać. Idealnie byłoby, kiedy na tej scenie po kliknięciu kota pojawiają mi się poszczególne punkty. Niestety nie wymyśliłam sposobu na obejście braku pewnych elementów w Scratchu Juniorze. Natomiast sobie pomyślałam, jak to zaakcentować. Więc tak, mam trzy elementy i wystarczy na przykład, że jeżeli wygram rundę,
to pierwszy, klikam sobie na pierwszy element i ten pierwszy element, zobaczcie w kategorii wyglądu, co on może robić. On może na przykład znikać i to właściwie też byłaby dobra metoda, na przykład jeżeli znikną mi trzy elementy, to znaczy, że trzy razy wygrałam. Tylko, że to może być takie trudne do zrozumienia dla dzieciaków, no bo jak wygrywam, to dostaję punkty, a one nie powinny znikać, jak tracę życie, znikają. No więc myślę, że to nie do końca jest dobre rozwiązanie. Natomiast mamy tu jeszcze element, który nam powiększa i pomniejsza. I myślę, że to powiększanie spokojnie można tu wykorzystać. Tylko teraz, nie kod ma się powiększać, ale uwaga, na początek bardzo prosty projekt. Załóżmy, że wygrywam, kółko wygrywa, przechodzę do planszy numer 2. I po naciśnięciu, obojętnie którego elementu, mogę sobie wyklikać od końca, czy też od środka, to kółko będzie się mi po prostu powiększać. I to będzie dla mnie już taki sygnał, symbol graficzny, który oznacza, że jest punkt. I to można bardzo szybko zrobić. Słuchajcie, popatrzcie, pokażę Wam znowu kolejny sposób na szybkie kopiowanie skryptów, żeby się nie napracować. Jestem w pierwszym kółku, nie ma znaczenia, które to jest kółko w kolejności, ale wiem, że jeżeli ja dotknę kółko, to chciałabym, żeby ono się powiększyło. Sprawdźmy, czy dwa razy jest wystarczające. No, popatrzcie, zbyt mała różnica i wydaje mi się, że dzieci mogą nie dostrzec tego, że ono się faktycznie powiększyło. Więc wróćmy jeszcze raz do początku. Myślę, że ten symbol takiej zakręconej strzałki na górze, nad niebieskim P, myślę, że jest Wam znany. Słuchajcie, pamiętajcie, on się często pojawia w tych wszystkich aplikacjach, w grach przeznaczonych dla Was do kodowania. On oznacza jakby resetuj, czyli wróć do ustawień początkowych, wróć do pozycji początkowej. On jest dość analogiczny do tych aplikacji właśnie, które się pojawiają. Chociażby Lightbot i inne. No dobrze, no to dwójka za mała, a to słuchajcie, co proponujemy. Szóstka, sprawdzamy. Dobra, mogę tu sobie przetestować. Szóstka jest widoczna. Czy może zostać, jak myślicie? Myślę, że zostaje, prawda? Myślę, że jest ok. Dobrym zwyczajem, nie wiem, czy uczycie dzieci, ale jest zwyczaj pokazania im, że to, co ma początek, ma koniec, czyli kończenia skryptów. Dzieciaki szybko wyłapują, bez tego końca skrypt działa poprawnie i często go nie dokładają. No dobrze, no to teraz popatrzcie, pokażę Wam, w jaki sposób zrobić ten sam skrypt do pozostałych kółek, bo one muszą mieć taki sam skrypt, tutaj się nic nie zmienia. I teraz zobaczcie, żeby chwycić cały ten skrypt, muszę trzymać pierwszy bloczek, tak? Bo inaczej mi się będą odłączać. I teraz trzymam za pierwszy bloczek, zobaczcie, przeciągam do kolejnego kółka i znowu słychać taki, taki dźwięk plumkania i jeszcze raz to samo robię do kółeczka kolejnego. I zobaczcie, że tym sposobem w każdym kółku mam dokładnie ten sam skrypt. Świetnie. Jeżeli nie znaliście tej metody, to popatrzcie, ile ona rozwiązuje. Jak dużo czasu nam oszczędza, szczególnie w takich projektach, gdzie jest dużo elementów powtarzalnych. No dobrze, no to uruchamiam nam flagę, przetestujmy to szybciutko, wchodzę sobie na pierwszą scenę, powiększę, dobrze, powiedzmy, że kółko wygrało, wchodzę na pomarańczowego kota, jestem i teraz wystarczy kliknąć obojętnie który, klikam pierwszy, powiększa się, dobra. No i teraz coś by się tu przydało, żeby się coś tu zadziało, jak myślicie? Chyba powrót, prawda? Chociaż pamiętajcie, że na ekranie, popatrzcie, macie również strzałki. Strzałki również pomagają pomagają przechodzić między naszymi aplikacjami, więc można wykorzystać te strzałki. Ewentualnie można dodać element, który spowoduje, że wrócę do sceny pierwszej, pomniejszę ekran. Innym dobrym rozwiązaniem również, tak sobie myślę, będzie, jeżeli będąc na scenie
Numer dwa. W moim kocie, popatrzcie, w moim kocie nic nie ma. To można na przykład ustalić, że kiedy dotykam kotka, to jest to sygnał, że ja muszę wrócić na stronę numer jeden. Myślę, że to będzie też takie analogiczne, logiczne dla dzieciaków. Ok. No to mam zrobione wszystko z kółkami. Wejdźmy do sceny numer 3. Ok. I tu dokładnie to samo. Słuchajcie, mamy krzyżyki i skrypt ten sam. Ja tworzę w jednym krzyżyku, czyli kiedy dotykam, powiększam. Ustaliliśmy, że 6 razy jest fajnie, bo jest widoczne. No, zaczyna mi coś tutaj spowalniać. Dobra. Jest. I 6 razy. Dokładnie ten sam element przeciągam do pozostałych. Oczywiście pamiętając o zakończeniu czerwonym. Przeciągam. Jest. No i wypadałoby jeszcze w czerwonym kocie dać mi informację. Skończyłam już tutaj dodawać sobie punkty, więc jak ja kliknę, to przeniesiesz mnie znowu na planszę numer 1. Ok. Uruchamiamy zieloną flagę. Może o, do większości wrócimy. Jeszcze raz. Uruchamiamy zieloną flagę. Dobra. Przetestujemy, dobrze? No to szybciutko. Tutaj jest zabawa przeznaczona dla dzieci jak najbardziej. Jestem kotem pomarańczowym, klikam, wygram, czyli sobie odznaczam. Fantastycznie, wracam do planszy numer 1. Nagle wygrywa czerwony, wchodzę do czerwonego. Wchodzę albo nie wchodzę. Czy ja? O, jest, dobrze, no, spowalnia. Jest, jestem u Kasi, klikam sobie moją, jest powiększona, dobrze. A, klikam na kota, powinnam wrócić do jedynki. Jestem na jedynce, proszę, proszę bardzo. Dobra, no to znowu zaczynam grę. Okej. Okay. No powiedzmy, że zaczynam przyciągać i wracam na pomarańczowe i popatrzcie, co się stało. Wracając na scenę numer 1, jak zauważyliście, ja teraz pomniejszę może, popatrzcie, wracając na scenę numer 1 z pozycji kota, dajcie znać, czy u Was również tak zadziało się, jakby scena 1 się odświeżyła, to znaczy, zobaczcie, no, uruchamiaj się. Dobra, jeżeli ja kliknę teraz na pomarańczowego kota, to wracam do sceny numer 1 i teraz zobaczcie, że wszystkie elementy wracają na swoje ustawienie. Widzicie? Macie tak samo? To znaczy, że przejście między stronami powoduje, że nasza strona się odświeża. A skoro się odświeża, to teraz nasze punkty, które się znalazły w Beacie i w Kasi, no, zostaną usunięte. Więc spróbujmy teraz, ja spróbuję przejść do sceny numer 3. Coś. Dobrze. O, zobaczcie, przyszłam do sceny numer 3. Nie wiem, czy zauważyliście na górze, kiedy jest zielona flaga, że ona w tym momencie robi się na czerwono, czyli tak jakby mi zatrzymywała skrypt i resetuje. Czy u Was też tak działa? Tak. Czy ja rozumiem, że u Was też resetuje. Więc już wiemy, że nie, lepiej nie wykorzystywać przejść między scenami, a pokazać dzieciakom, że przechodzimy między scenami za pomocą naszych strzałek, bo tym samym nie będziemy resetować naszego projektu. Jak tam u Was? Ok, dobra. Dziewczyny, to jest pierwszy projekt taki trochę na rozgrzewkę. Ja wiem, że tu było tak naprawdę więcej grafiki, ale mimo to myślę, wydaje mi się, że na początek z uczniami w klasach 1-3 trochę tych elementów przechodzenia między scenami, tych elementów kombinatoryki, jak sobie zaznaczyć te punkty, jakby sposób zaznaczenia, że on się powiększa i jest sam w sobie zbudowanie skryptu jest proste, natomiast najlepszą wartością dodaną w tej zabawie jest to, że dzieciaki będą
będą mogły same wymyśleć w jakiś sposób i tak naprawdę mogą wam wpaść na jakiś zupełnie inny pomysł. Idźcie za tym i przetestujcie. Świetnie działa, słuchajcie. No to mamy pierwszy projekt i myślę, że ten projekt możemy uznać za zakończony. Czy wiecie, jak się zapisuje projekty? Program podczas całego działania, on wam powinien zapisywać te projekty, ale czasami się zdarza, że jak program się zawiesza, to niestety pewnych zmian wstecz nie zapisuje i wtedy je tracicie. Dajcie znać, czy wiemy, jak zapisujemy konkretny projekt. Świetnie. Domek? Nie, nie domek, nie domek, tam szukamy. Jeżeli chcę zapisać projekt, uwaga, w prawym górnym rogu jest takie nie wiadomo co wystaje, pomarańczowe. Tutaj nie wiem, czy widzicie dobrze. I w momencie, kiedy, prawy górny róg, i w momencie, kiedy nacisnę ten przycisk, pojawia mi się informacja, że to jest mój projekt 18, tak standardowo dodaję numery, ale ja mogę sobie skasować ten projekt, tą nazwę i napisać gra, tak? Kółko, krzyżyk, w skrócie kaka. K powinno być. Ok? I teraz wystarczy zaptaszkować po prawej stronie i tym samym ten projekt na pewno jest zapisany. Super. Ania, witam. Ania, dobrze trafiłaś, bo kończymy jeden projekt, a zaczynamy następny, Anna 1, więc fajnie byłoby mieć tablet przy sobie. Dobrze, kochani, mamy zapisany projekt, wszystkim się, mam nadzieję, udało zapisać. No to próbujemy tworzyć następny. Jak tworzyć następny? Wiecie, wybieram domek, w domku są już moje projekty i tam również znajduje się element dodania nowego projektu. Proszę bardzo. I słuchajcie, trochę wam tutaj pomieszam, żeby nie było tak nudno. Trochę spróbujemy wprawić pewne elementy tutaj w ruch. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I mam takie założenie projektu, który później będziecie mogli wykorzystać do różnych aktywności. Na pewno macie takie zabawy na macie, kiedy na przykład poruszamy się po planszy i dodatkowo dokładamy warunki. Uwaga, po czerwonym nie chodzimy. Uwaga na elementy z żółtą gwiazdką na przykład. To jest jakby takie wprowadzenie troszkę do warunków. Uwaga, bo jeżeli będzie ten czerwony, to się może wydarzyć. I myślę, że zrobimy sobie taką zabawę. No i tą zabawę będziecie mogli, tak jak mówię, przenieść na różne aktywności. Będziecie mogli sobie tam na przykład dopisywać literki, cyferki, dzieciaki będą mogły liczyć, będą mogły tworzyć jakieś wyrazy. No dobra. Słuchajcie, nie wiem, czy graliście kiedyś taką grę, która polega na poruszaniu się taką paletką na dole i odbijaniu piłeczek, które spadają z góry. I my spróbujemy zrobić dokładnie coś takiego. Słuchajcie, kot nam nie będzie potrzebny. Usuwamy kota. Na razie jest nam niepotrzebny. Usuwamy. Czysto, nie ma nic. Teraz, w moim projekcie będzie mi potrzebna piłeczka, paletka. Paletka będzie tylko taką płaską linią, którą będziemy poruszać. No i zrobimy sobie taki mały joystick do poruszania się. Na razie to będzie tylko ruch prawo-lewo i na tym etapie będzie wystarczający. Tutaj w tym projekcie będę wykorzystywała koperty. Powiedzcie mi i dajcie znać, widzę, Ania, że wszyscy śmiacie. No super. Słuchajcie, dajcie mi znać szybciutko, jak tam z kopertami u dzieciaków. Czy ja wam, ja może dodam szybciutko dwie postacie. Nie róbcie tego może na chwilę obecną. Chyba, że bardzo, bardzo chcecie. Chodzi mi tylko, żeby wam pokazać i przypomnieć, jak działają koperty. Mamy jakiegoś tam smoka. I dodam sobie szybciutko drugą postać. Nie wiem.
Może być drugi smok, bo ja mam taki, który wykorzystywany był. Ok, mamy dwa smoki. Dobra. Dziewczyny, dajcie znać, jak koperty, czy koperty były wykorzystywane, czy dzieciaki ogarnęły już temat kopert. Koperty, uwaga, znajdują się w kategorii żółtej i są na dole. Powiedzcie mi, jak bardzo w tym temacie się czujecie. Nie. Ok. Umarty były. Beata, robiliście raz, a powiedz mi po tym jednym razie, jak dzieciaki, czy dla nich to było, czy to było wręcz banalne? Aha, Marzena, że nie do końca to zrozumiały. Ok, dlatego zrobię takie małe wprowadzenie, które również możecie wprowadzić dzieciakom. Czyli wybieram sobie dwie postacie. Słuchajcie, to może zróbmy ten projekt, skoro u części nie było, u części jest problem tutaj, to taki mały trudne. To taki mały projekt pomoże zrozumieć troszkę dzieciom, jak działają te koperty. Fajnie jest zawsze się popatrzeć w listonosza z przesyłaniem wiadomości. Dobra, no to słuchajcie. Tylko nieszczegółowo. To znaczy za bardzo szczegółowo, Sylwia, mówię, tak? Śmiało, mów. Słuchajcie, jeżeli tempo jest zbyt wolne, jeżeli są rzeczy oczywiste dla Was, to też dawajcie mi znać, no, ale pamiętajmy, że jesteśmy na różnym poziomie i staram się dostosować jakby do wszystkich, dlatego Sylwia, ja bardzo chętnie, może masz jakieś pomysły do wykorzystania, to chętnie pisz, będziemy się tym dzielić, dobrze? Ok, słuchajcie, no to jestem w smoku, wchodzę do niebieskiego smoka, to tak troszkę przyspieszam. Aha, że za mało wiedzy, okej, okay, dobra. No słuchajcie, przyspieszam i teraz tak. Powiemy sobie, że jak dotknę niebieskiego smoka, to ten smok napisze list. Napisze list do smoka czerwonego, a skoro do czerwonego, to żeby dzieci to bardziej zrozumiały, popatrzcie, mam sześć kolorów wykorzystania, to wybiorę sobie kolor czerwony. No, ten mój smok to tak średnio czerwony, ale jak przymrużę oko, to całkiem, całkiem. Robi się odblask od zachodzącego słońca u mnie. Dobra. No to ten smok po dotknięciu napisze list do mojego smoka, niech będzie czerwonego. Teraz wchodzę do smoka czerwonego i ten smok czerwony siedzi sobie w tym domu i czeka, aż on dostanie ten list. No więc przychodzi listonosz, przynosi mu kopertę, ale przynosi mu jaką kopertę? Pomarańczową. No to ten się dziwi, bo przecież to nie jest jego adres. Jego adres miał być napisany na kopercie czerwonej. Więc skoro to nie jego koperta, to on mówi nie dziękuję, ale on czeka na czerwoną. Wtedy popatrzcie, listonosz rozwija i patrzy do swojej torby i popatrzcie, ma czerwoną. No dobrze, no to skoro czekasz na czerwoną, to ja ci tą czerwoną dam. Dzięki dziewczyny. No staram się mówić dokładnie tak, jak do dzieci, z którymi pracuję. Ja również pracuję w klasach 1-3, że tak powiem, jako nauczyciel dochodzący na zajęcia. Okej, okay, no to wyciągnęłam z tej swojej torby listonosza czerwoną kopertę, otrzymałam czerwoną kopertę, a tamten smog otwiera tą czerwoną kopertę, a tam jest wiadomość. A wiadomość jest treści następującej. Podskocz, podskocz, no proszę, podskocz. Znacie podskakiwanie? Zapewne już znacie. Bardzo popularny projekt Skaczące piłeczki, które uwielbiam. Na przykład podskocz, ale żeby było dobrze widoczne, to wezmę sobie większą liczbę niż dwa. Elwira, super, super. Dobrze. No dobra, no i teraz popatrzcie, no to myślę, że to było dobrze wytłumaczone i teraz jeszcze raz uruchamiam zieloną flagę i jest informacja, że kiedy dotknę niebieskiego smoka, to on napisze kopertę do, napisze list, czerwony list do tego czerwonego, a czerwony go odbierze, jak mu listonosz przyniesie, więc uwaga, co robimy, naciskamy na niebieskiego, który skacze, popatrzcie, naciskam na niebieskiego, a skacze czerwony.
I to jest ta zabawa, kiedy dzieciaki, myślę, że łatwiej ogarną temat koperty. To jest takie mówienie do kolegi: hej, ty skacz, nie ja, ty. Ja wydaję tylko komendy. I teraz fajnie jest, jak dzieciaki na przykład, jeżeli pokażecie im taki projekt, stworzą swój własny, niech sobie wybiorą swoje własne dwie postacie i niech zdecydują, co ta druga postać będzie robiła, kiedy ta pierwsza napisze do niej list. I to jest fantastyczna zabawa, one się świetnie przy tym bawią. To trwa, to naprawdę trwa około 20 minut i dajmy im na to czas. Ale przez to, dzięki temu mogą to zrozumieć. I nawet jeżeli będziecie powtarzać tego typu zabawy, to pozwólcie im na nim, bo wiecie, że utrwalanie i powtarzanie przynosi efekty. Elwira, do męża też można wysłać taki list. Nie wiem jak u was, ale u mnie to nie działa. Zawiesza się mąż. Dobra, dziewczyny, wracamy. Elwira. Okej. Elwira, dobra, wracamy do projektu. Zostawmy męża w spokoju. Dobra, słuchajcie, no to już mamy sprawę listu jakby troszkę ogarniętą. Powiedziałam wielokrotne powtórzenia, myślę, że dla Was już jest teraz zrozumiałe. Dzieciaki będą to powtarzać i utrwalać, a my teraz możemy spokojnie przejść do tej zabawy w łapanie elementów, które będą spadały jakby z nieba. O, no to zaczynamy. Słuchajcie, zapiszcie sobie ten projekt, jeżeli go macie. Przypominam, prawy górny róg. Napiszmy go sobie listy. Zresztą jak chcecie, piszcie tak, żebyście mogły potem łatwo to skojarzyć z tym, co będziecie mieć w swoim zasobie swoich projektów. No i otwieramy kolejny. Jest, świetnie, Ania. Macie, jest gotowe, to dziewczyny, zaczynamy następny, otwieramy nowy projekt. Popatrzcie, wiecie, że już godzina minęła? To jest niesamowite, jak mi z wami szybko czas biegnie. Mam nadzieję, że wy również się nie nudzicie. Super, Sylwia. Świetnie. Sześciolatek śmiga. Czy ten sześciolatek to już w szkole, czy jeszcze w przedszkolu? W przedszkolu pewnie, tak? Bo to jest ostatni rok, czyli szkoła września. No to w takim razie myślę, Sylwia, że ten sześciolatek, ta sześciolatka ogarnie kolegów i koleżanki w klasie pierwszej. Super. Dobrze. Zerówce, no dokładnie. Dobra, zaczynamy nowy projekt, kochani, i krok po kroczku usuwamy kota, nie chcemy go, uciekaj nam. Chcemy natomiast, uwaga, chcemy natomiast. Może zacznijmy od paletki. Paletka ma być po prostu deseczką, którą będziemy poruszać, więc dodaję nowego duszka i dodaję zupełnie pustego duszka. Wybieram sobie fajnie narysować za pomocą prostokątu, bo on daje możliwość rysowania linii prostych. Wybieram sobie najgrubszą linię, jaką mam. Paletka niech będzie czarna. I teraz staramy się narysować taką paletkę. Popatrzcie, nie robimy dziur w środku. Starajmy się tak narysować, żeby ominęła taką deseczkę. Zatwierdzam, zobaczę jak ona. Super, nawet wielkość idealna. Moja deseczka będzie się poruszała tutaj po tym poziomie na dole. Więc całkiem nieźle to wygląda. Moja deseczka będzie się poruszała. Nie jakby za pomocą mojej ręki, bo to by było za łatwe, ale teraz sobie zrobimy taki joystick troszeczkę do poruszania paletką, czyli zrobimy sobie dwa przyciski, za pomocą których paletka będzie się ruszała w prawo lub w lewo. I tu wykorzystamy kopertę. Potrzebujemy w takim razie dwóch symboli, najlepiej to byłyby strzałeczki, więc znowu dajemy nowego duszka, czyli plusik, nową postać. I popatrzcie, idealnie. Tak,
Rozumiem, że córka ma na imię Roxana, skoro Teresa już tam się w kolejce. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy również trójkąt. Zostawmy grubość na tej największej. I fajnie jest, znowu odwołuję się do tych kolorów, tak jak w kółko i krzyżyk. To jest łatwiejsze dla dzieciaków, jeżeli one mogą rozróżniać te kolory i dla nas również, bo jak powiemy im strzałka czerwona, to będą wiedziały, o co chodzi, a jak zielona, to będzie zielona. Natomiast jak zrobimy dwie tego samego koloru, to nam będzie trudno im wytłumaczyć, w której strzałce teraz muszą operować, prawda? No więc uwaga, nawet bierzemy czerwony, rysujemy sobie taki trójkącik, który ma przypominać strzałeczkę. O, super. Można nawet sobie zapełnić w środku, brawo. Natomiast ja tą strzałeczkę chcę, żeby ona była specyficznie skierowana, przepraszam, w prawą. Teraz myślę, że dobrze pokazuję u Was. W prawą stronę, żeby to było jednoznaczne dla dzieci. Dlatego wybieram element do obracania. To jest ten element po prawej stronie, takie dwie strzałki pokazujące obrót, trochę kojarzące się z komendą zawsze. I wystarczy chwycić element i obrócić tak, żeby wskazywała ta nasza strzałka prawą stronę. Zatwierdzam. I popatrzcie, mam prawą stronę, ponieważ to ma być joystick. To sobie przestawiam jak najbliżej tutaj brzegu, żebym mogła w miarę manipulować. Jeżeli powiększę ekran, zobaczmy, powiększam ekran i w miarę będę mogła tutaj dosięgnąć. Dzieciaki też myślę, że będą mogły tutaj dosięgnąć. Dobra, wracam do ekranu. Okej, idziemy dalej. Mam czerwoną, to chciałabym jej mieć drugą w drugim kierunku, ale chciałabym zmienić kolor. No i to jest taki jakby problem, abym sobie skopiować strzałkę, tak jak pokazywałam. Ale jest problem z zamalowaniem konturów. Zresztą pokażę, o co chodzi. Popatrzcie, spróbuję skopiować tą strzałkę, żeby było szybciej. No, niestety nie zawsze się to udaje. Wejdę sobie do tej strzałeczki i do edytora graficznego i spróbuję ją robić na jaki? Na zielony. No i popatrzcie. Jest, udało się! O, brawo! Mi się wydaje, że jak jest pusty, to wtedy jest problem z konturem zamalowanym. Działa, cudownie. Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić: obrócić w drugą stronę, bo to ma być kierunek lewo. Lewo. Tak jest. I zatwierdzam. Przeciągam również mój element na lewo, bo chcę. Lewo, prawo. Jak tam działa? Dobra. Słuchajcie, no to teraz musimy wprawić tą naszą paletkę w ruch. I sytuacja musi być następująca. Jeżeli nacisnę czerwony, to paletka pobiegnie mi w prawą stronę. Czyli jeżeli czerwony napisze list czerwony, niech będzie czerwony, skojarzymy z kolorem, do mojej paletki, to ta paletka odbierze informację halo, biegnę w prawą stronę. Ale kiedy zielona napisze, niech będzie zielony list do paletki i ta paletka otrzyma ten zielony list, to będzie informacja halo, biegnij w lewą stronę. No to lecimy. Gdzie wchodzimy? Do czerwonej. Czerwona paletka po naciśnięciu dopiero, musi napisać list. Żeby było łatwo skojarzyć, czerwony kolor, czerwony list. Wchodzę teraz od razu do naszej paletki. Paletka czeka na wiadomość. Jaką wiadomość? Czerwoną. A jak otrzyma wiadomość czerwoną, to ma się przesunąć w prawą stronę. Uwaga, tylko raz. Chodzi o to, że moje przyciski mają być powtarzalne. Za każdym razem, jak nacisnę, przesunie się tylko o jeden kroczek. Przypominam, fajnie jest pracować z dziećmi, kiedy macie uruchomione kratki. Kratki, element na górze. Dzięki temu dziecko rozumie, co to jest raz. Paletka jakby ma swój punkt centralny, to jest niebieski kwadracik.
I teraz, jeżeli dziecko naciśnie raz, to raz przeskoczy mi o jedną kratkę. To jest raz. Bo czasami dzieciaki wyobrażają sobie, że jak mam paletkę i jak przeskakuję raz, to całą długość paletki. Czasami dla nich to nie jest zrozumiałe. Więc warto im to pokazać. Dobra. Widzę, że u Was już działa. O matko, no to ja przyspieszam. Wchodzę do zielonej. Zielona co robi po naciśnięciu, jeżeli ją dotknę? To ona musi pisać list zielony. Napisze list zielony. Kto otrzyma zielony? No, też paletka. Popatrzcie, od razu uczymy, że dana postać, to też już pewnie dzieci wiedzą, może mieć więcej skryptów niż jeden. Już miałam z czerwonym, a teraz mam z zielonym. Jak mam zieloną, to się będę poruszała w drugim kierunku, czyli w lewo. No dobra, no to spróbujmy zobaczyć, czy zadziała. Uruchamiam duży ekran, uruchamiam i teraz popatrzcie, klikam, klikam, dobrze, jest, nawet fajnie, płynnie w miarę działa, świetnie, cudownie. Brawo. Jak u Was też działa? Mam nadzieję, że tak. Działa, świetnie. O, coś mi się tu zaczyna. Czyżby fiksował? No i popatrzcie. A, nie, dobrze, już jestem z powrotem. Słuchajcie, ja staram się o tym zawsze przypominać, ale nie zawsze pamiętam. W sytuacjach, kiedy zaczyna się coś dziać, dobrze jest ten projekt zapisać w takiej postaci, jaki jest, żeby go nie stracić. A my go potem, że tak powiem, dopiszemy, jak dotworzymy. Napiszmy sobie, zapiszmy sobie, jak możemy to nazwać. Ja to nazwę paletka. Paletka. Zapiszcie proszę, bo wiem, że już od tego momentu nie stracę tych rzeczy. No dobrze, no to idziemy dalej. Działa. Aha. I znika. Dobrze, ale to znaczy, co znikło? Niedobrze, jak coś znika. Na razie jeszcze nic nie znika. Czy wszystko ok? Ok, dobra. Fajnie, no to powiedzieliśmy teraz, że muszą jakieś elementy spadać. Spróbujmy zrobić to z jedną piłeczką. Zabawa jest przednia, jeżeli tych elementów jest więcej. Spróbujmy dodać piłkę. Tutaj tych piłek macie tu na dole troszeczkę. Co? Obojętnie którą spróbujmy dodać. Jest. Słuchajcie, nawet wielkość jest w miarę rozsądna i dobra. Chociaż jak dzieciaki będą miały za duży problem, można ją zawsze pomniejszyć albo powiększyć, no w zależności od tego, jak im się będzie sterowało tą naszą paletką na górze, na dole. Dobra. Słuchajcie, piłki mają spadać z góry. My na razie przeciągamy sobie tą piłkę w jednym miejscu. Jak się domyślacie, moja piłeczka będzie sobie tak latać góra dół, to spróbujmy ją wprawić na razie w taki ruch. Czyli uwaga, kiedy zielona flaga, jestem w piłce oczywiście. Jestem w piłce. Kiedy zielona flaga, piłka musi się poruszać. No piłka się będzie poruszała cały czas w dół. Ok? Cały czas. Czyli co robimy? Zapętlamy. Super. No to teraz uruchamiamy i sprawdźmy, czy ta piłka cały czas się porusza. Tak. I to już pewnie dzieciaki też zobaczyły, że jeżeli piłka mi się chowa obojętnie z której sceny, z prawej czy z lewej, to ona się pojawia jakby teleportuje się za sceną, przebiega i pojawia się od góry, jeżeli znika na dole, jeżeli znika po prawej stronie, pojawia się na lewej stronie. Ok, zatrzymam sobie na razie, żeby ta piłeczka moja nie wędrowała dalej. I teraz zobaczcie, musimy znaleźć taki sposób na próbę odbicia tej paletki, tej piłeczki. Zacieram ręce. No, jaki jest najprostszy sposób? No, jeżeli piłka podąża w kierunku tutaj, tak, ten kierunek, to żeby ona odbiła się od paletki, to tak naprawdę popatrzcie,
Musiałaby zmienić kierunek i polecieć do góry. I umówmy się tak, że jeżeli spróbuje odbić, to ona sobie poleci do góry, ale ona nie będzie leciała zawsze do góry, bo ona znowu się schowa tam za ekran i znowu będzie wylatywać z dołu i trzeba będzie uważać, żeby ją z dołu nie złapać. Dlatego umówmy się, że jeżeli uda mi się odbić piłeczkę, czyli ją złapać, to ona pobiegnie sobie na przykład na górę na 5, 6, 7 kafelków i zniknie, dobrze? No to próbujemy coś takiego zrobić. Czyli, jeżeli piłka dotyka, tak? Jeżeli piłka dotyka, i mamy tutaj w żółtej kategorii, wejdźmy sobie do żółtej kategorii i zobaczcie, że tutaj mamy tak. Zieloną flagę znacie zapewne, element dotykania postaci, ale palcem, czyli działanie na ekranie manualne. No i jeszcze mamy trzeci bloczek, który nam umożliwia działanie. Jest to bloczek, nie wiem, czy go już wykorzystywałyście, bloczek, który powoduje, że zadziałam w momencie, kiedy dotknę jakiegokolwiek duszka, który jest na mojej scenie. Nie oznacza to, że tylko paletki. Oznacza to, jeżeli zaraz przetestujemy, jeżeli duszek dotknie, czyli ta piłka dotknie nam tutaj tej strzałki, to będzie również dotykanie się dwóch postaci na scenie. I to wtedy też będzie działać. No nie ma tu takiego bloczka, który mógłby powiedzieć, kiedy dotykam konkretnie takiej postaci. Nie. Jest albo zielona flaga, albo manualne dotykanie, lub dotykanie się różnych elementów na scenie. Ale to nie ma znaczenia, których. Jeżeli którykolwiek spotkam, ten element mi zadziała. Dobra, wrócę do początku z moją piłką. O, nie wraca mi. Dobra, to przesunę ją jeszcze raz gdzieś tam na górę. No i zaczynamy. Kiedy moja piłka, jestem w piłce, dotknie jakikolwiek element, a piłka spada, popatrzcie, w przestrzeni między dwoma strzałkami, więc nie ma możliwości dotknięcia strzałki, więc jeżeli piłka dotknie naszej paletki, to w tym momencie chciałabym, żeby zmieniła kierunek. To wyrzucam, ale uwaga, nie dopinam jeszcze. Chciałabym zmienić kierunek, tylko a właściwie to, słuchajcie, to jest takie fajne, jak się doświadcza i jak pokazuje się, że coś nie działa dobrze i jednocześnie się zadaje pytanie, co poprawić. To jest takie rozwijające dla dzieciaków, więc spróbujmy zrobić coś takiego, dobra? Popatrzcie. Informacja jest, że jeżeli dotknie mi paletki, ja nawet tej paletki nie ruszę, ja nawet ją specjalnie, popatrzcie, specjalnie ją tutaj przesunę, żeby ona była centralnie nad moją piłką i teraz wiem, że piłka mi wpadnie na paletkę. Na razie nie bawię się jeszcze w przesuwanie. Teraz zobaczcie, co powinno się zdarzyć, kiedy dotykamy paletkę. No to powinien kierunek się zmienić. Zobaczmy w ogóle, co się będzie działo. Piłka spada. O, zobaczcie. Ale dziwny efekt. Ona tak jakby wpadała mi na jakąś trampolinę i trochę podskakiwała. Widzicie? Macie też taki sam efekt jak u mnie? Nie? Tak, jest, dokładnie. Fantastycznie. I teraz dobrze jest, niech dzieciaki zobaczą, że to jest taki efekt i trzeba zapytać, dlaczego tak się dzieje. Czy wiecie dlaczego? Macie pomysł? Popatrzcie, skrypty w Scratchu Juniorze mają to do siebie, że jak działają, to klocki się troszkę powiększają, podświetlają i to widać. No to teraz zobaczcie, które skrypty tak naprawdę działają. Pętla, no oczywiście, pętla i zobaczcie, tutaj w tym momencie, tutaj mam informację zawsze, zawsze w dół. Więc to działa tak, dotykam w górę, ale zawsze w dół. I spada w dół. Więc mamy taki efekt odbijającej się trampoliny. I właściwie tak sobie teraz myślę, jeszcze tego nie zrobiłam, ale
Efekt odbijającej się postaci na trampolinie byłby fajnym kolejnym projektem, bardzo prostym, który by się, myślę, że sprawdził wśród dzieciaków. No dobrze, no to spróbujmy to w takim razie góra-dół, dokładnie, zatrzymam i spróbujmy to w takim razie poprawić. Słuchajcie, zobaczcie, to jest też trudna rzecz, to znaczy trudna, no, przypuszczam, że nie używaliście tego elementu, trzeba go też wprowadzać bardzo stopniowo i powoli, jest o wiele trudniejszy niż koperta, ale do przejścia jak najbardziej. Zobaczcie, ja odsunę sobie tą strzałeczkę kierunek w dół, w górę i teraz między te dwa bloczki wstawię sobie jeszcze jeden element. Wejdę w kategorię pomarańczową. Kategoria pomarańczową jest w ogóle kategorią, którą zapewnie najrzadziej używacie. Są tu powtórzenia, no to już jest pewien etap umiejętności, prawda, logicznego myślenia, ale jest tu taka magiczna ręka, zobaczcie. Ta magiczna ręka, kto zna rękę? Ta magiczna ręka tutaj powoduje, że zatrzyma się wszystko to, co jest poza skryptem z magiczną ręką. W piłce oczywiście. To nie będzie miało wpływu na paletkę, na przyciski. Mówię tylko o piłce. Jesteśmy w piłce. Ta ręka powoduje, że to się zatrzyma. No to sprawdźmy, czy faktycznie tak zadziała. Ale jeszcze, tak jak się umówiliśmy, że nasza piłka ma się odbić na wysokość, no niech będzie nawet 6, czyli poprawiamy. OK. I co ma zrobić? I najlepiej byłoby, że ona w tym momencie znika. No to wejdźmy w wygląd, dołóżmy bloczek znikania. Czyli jeszcze raz przeanalizujmy to powolutku. Nie znacie, ok. Dobra, i teraz analizuję jeszcze raz. Spróbuję, ok, mam początek. Jeszcze raz. Moja piłka, kiedy zielona flaga będzie przesuwać się w dół o jeden, cały czas, ale jeżeli spotka na mojej drodze, w tym przypadku paletkę do odbijania, to zatrzyma mi przesuwanie w dół, a sama podąży do góry na 6 pozycji, i zniknie. Myślę, że to jest tu w miarę logiczne. No to dobra, no to spróbujmy. Nie ruszam paletki, paletka stoi na dole. Uwaga, uruchamiam piłkę. Zobaczmy, czy się odbije. Jest! Odbiła się i znikła. Czy u Was również zadziałało? Czy u Was zadziałało, kochani? Działa! Świetnie! Super! I teraz popatrzcie. To byłoby zbyt oczywiste. Jeszcze raz pokażę, gdzie się pojawia moja piłka. Byłoby zbyt oczywiste, gdyby spadała jedna piłka, ponieważ nie jesteśmy w stanie w juniorze tej piłki wysłać losowo w różnych kierunkach. Ale możemy trochę oszukać naszą losowość, dokładając więcej piłek. Spróbujmy może z dwoma tylko i tymi samymi na razie, dobrze? Popatrzcie, jeszcze spróbuję skopiować drugą piłkę do tej samej sceny i te piłki zatrzymuję na razie. Stop, zatrzymaj się. I te moje piłki rozmieszczę sobie w różnych odległościach. Pamiętajcie cały czas, żeby się mieścić w pasie pomiędzy strzałkami, żeby to nie były strzałki. OK. I teraz uruchomię, ja tylko uruchomię, zobaczcie. I to też trochę nie ma sensu, bo te piłki spadają mi tak samo. I to w ogóle, no jak jestem w stanie złapać dwie piłki naraz, mając jedną paletkę? No pewnie, że jestem w stanie, ponieważ pierwszą mogę złapać podczas pierwszego spadania, a kolejną mogę złapać podczas drugiego spadania. No ale to takie przewidywalne, więc żeby zrobić coś mniej przewidywalnego, mogę poprawić ten skrypt. Mogę poprawić skrypt w piłkach. Wejdźmy jeszcze w kolor pomarańczowy. Mówiłam, że on jest dość trudny, ale być może
wykorzystywaliście już taką postać biegającą. Znacie tę postać? Ona pod trójkątem ma ukryte trzy poziomy prędkości. Od najbardziej wolnego do najszybszego według Scratcha. Super. I teraz zobaczcie, jeżeli ja sobie umieszczę w dwóch piłkach różne prędkości spadania, to zrobi się taka pseudolosowość. No to spróbujmy. Słuchajcie, pierwsza piłka niech spada sobie z prędkością numer 2, a druga piłka, wejdźmy do drugiej, niech ta sobie spada z prędkością numer 3. OK. Uruchomimy zieloną flagę i zobaczcie, już się, patrzcie, ja jeszcze nie ruszę paletką i zobaczcie, jeżeli ja nie wyłapię pierwszej, to one już zaczynają gdzieś mi zmieniać tą pozycję i mam taką pseudolosowość. Mam nadzieję, że działa, teraz spróbujcie wyłapać piłki. Próbujemy wyłapać. Pierwszą mam złapaną. Drugą, lecę na drugą. O! Drugą? Jest, drugą mam złapaną i wyłapałam obie. Jak u Was? Czy działa? Dajcie znać, jak u Was, czy działa. Aha, działa, super, super, działa. Słuchajcie, sprawdzi się projekt z dzieciakami. Pierwsza rzecz to jest projekt wykorzystywany w formie właściwie zabawy. No, macie tu już fajne elementy, które rozszerzają dzieciaki i znowu powielają, czyli koperty, ale dajecie magiczną rękę i do tego ten żółty element dotykania się między postaciami, więc to już coś rozszerzamy, nasze umiejętności. A jeszcze do tego wartość dodana to jest to, o czym mówiłam, że popatrzcie teraz. Mam tutaj dwie takie same piłki, ale ja nie muszę dwóch takich samych piłek. Mało tego, te piłki możecie poprosić, żeby dzieciaki w programie graficznym przemalowały na różne kolorki. I teraz na przykład mówimy sobie tak, uruchamiamy zabawę i nagle pada komenda ze strony nauczyciela, uwaga, łapiemy wszystkie piłki z żółtymi elementami, albo komenda, łapiemy piłki, które nie mają zielonych elementów i pamiętajcie, te zaprzeczenia zawsze są trudne dla dzieci i warto je powtarzać, bo nawet w klasach starszych mają z tym ogromny problem, nie czytają nigdy tego dokładnie tak, jak być powinno, jeżeli coś jest na przykład niezielone, dla nich zawsze zostanie zielone. Słuchajcie, jeżeli to zadziałało i to funkcjonuje, to musimy sobie to zapisać. Klikam w prawym górnym rogu, już mam nazwę, nie muszę jej poprawiać. Jeżeli chcecie zapisać kolejny projekt i mieć jakby osobno ten pierwszy plus ten, który jest troszkę rozbudowany, to można zmienić nazwę, ale jeżeli chcecie mieć tylko jeden, to wystarczy zaklikać i mamy pewność, że projekt nam się zapisał. Super. Dobrze, no to co? Słuchajcie, jesteście, mamy 20 minut, mniej więcej 20 po 18. Czy potrzebujecie teraz 5-10 minut przerwy, czy biegniemy dalej? Dajcie znać. Przerwa. Możemy dalej. Słuchajcie, to idziemy na kompromis. Nie robimy 15 minut przerwy, ale mam taką propozycję, żeby tej przerwy zrobić, kochani, dokładnie, nie wiem, 5 minut? Da radę? Czy to wystarczy? OK, fajnie, bardzo się cieszę. Słuchajcie, 5-7 minut przerwa techniczna. Dobrze, ja tutaj czekam i za 5 minut znowu Was wołam. Super.
Jeszcze się zda Polsce. Nie. Kochani, ja jestem. Jak będziecie gotowi, dajcie znać. Zmieniam kubki. OK. Jak już będziecie, to dajcie znać. Sylwia już jest, fajnie. Super. Beata jest. Trzeba sprawdzić listę obecności. OK. Ktoś mi tu uśmieszki pisze. Okej, dobrze. Zmazane trzeba było zostawić. Dzisiaj wymyśliłyśmy w pracy z dziewczynami, że robimy dzień przytulania. Czyli jak się widzimy, to się przytulamy serdecznie, tak po przyjacielsku. I czekamy na reakcję uczniów. Co zrobią, jak zobaczą, kiedy jest tyle czułości. Także dzisiaj możemy sobie zrobić dzień uśmiechów. Więc jak jesteście, to się uśmiechnijcie do mnie, ja się uśmiecham do was. Już jeden poszedł. Fajnie jesteście, super. Dziewczyny, no to lecimy, żebyśmy zdążyli jeszcze. Jaka reakcja? Było wielkie zdziwienie. Było wielkie zdziwienie i dopytywali, co się takiego wydarzyło. Także. Znaczy, że no, oni zawsze obserwują, oni są świetnymi obserwatorami. Jeżeli macie kochane odrosty niezrobione, to też wam to powiedzą, tak jak mnie. Spokojnie. Kazali mi iść do fryzjera. I to jest cudowne w dzieciach, one są szczere, ale tak szczerze, szczere, prawdziwe w tym, co robią i w tym, co mówią. Ja wiem, że czasami wyprowadzają nas z równowagi, ale są kochane i są szczere. Dobrze, jesteśmy, no to wracajmy do tematu w takim razie. Już zmieniamy naszą przerwę, nie ma naszej przerwy, wracamy. Już wam pokazuję znowu mojego Scratcha. Myślę, że jest widoczny, gdyby coś nie było widać, dzięki za uśmiechy, gdyby coś nie było widać, to dajcie szybciutko znać. Ja wymieniłam, tak jak powiedziałam, kubek.
Tym razem kawa. Dobra. Kochani, no to lecimy dalej. Mamy fajny projekt i kolejna fajna rzecz, która również nie będzie zbyt prosta, ale spokojnie do ogarnięcia i ciekawa dla uczniów. Słuchajcie, zaczynamy nowy, czyli zupełnie wchodzimy w nowy. Ok, plusik. No i słuchajcie, słowo labirynt. Ten nasz labirynt to się wielokrotnie na macie powtarza i wykorzystywany jest w przeróżnych aktywnościach. No to pora byłoby coś zrobić z tym labiryntem również w naszym juniorku. Wykorzystamy tu również koperty i wykorzystamy tu strzałki ruchu, ponieważ będziemy sterować malutką kropeczką, którą chcemy przeprowadzić przez labirynt. Ale damy tutaj warunki. Będą dwa warunki. Pierwszy warunek, uważaj kropeczka, bo jeżeli dotkniesz krawędzi labiryntu, to znaczy, że musisz wrócić na początek. A kiedy ci się uda dojść do końca labiryntu, to na końcu znajduje się, zaraz sobie wymyślimy, jakiś taki punkt docelowy. Jeżeli do niego dojdziesz, czy dotkniesz go, to w tym momencie może pojawić się scena z napisem wygrałeś. No myślę, że to takie dość... O, Beata, już jest, no to fajnie, jeżeli już jest, to dobrze. Gdyby coś nie było widać, nie było słychać, albo Wam się coś tam cięło, to dajcie znać. Postaramy się z tym uporać, a jeżeli się nie uporamy, to postaram się powtórzyć pewne rzeczy, więc spokojnie. Dobra, słuchajcie, czy ja chcę kota? Nie chcę kota. Usuwamy kota. Nie mam kota. Tym razem potrzebuję labirynt. Ale uwaga, to jest to, o czym wspominałam. Nasz labirynt teraz nie może być sceną, ponieważ nasza kropeczka podążająca przez labirynt musi go wyczuć, czyli musi go, czy musi, no może, ale wcale nie musi go dotykać. Jeżeli jeszcze raz to będzie scena, to niestety nie będzie tego wykrywało. Dlatego dodajemy nową postać, plusik. I spróbujemy sobie na szybko wygenerować labiryncik. Wybieram kreskę, to będzie najprostsze. Niech ścianki labiryntu nie będą takie grube, dobrze. Zawsze problem z rysowaniem labiryntu, ale popatrzcie, postaram się to zrobić jakoś przejrzyście. Popatrzcie, kreska pionowa, nie odrywam ręki. Pionowa. Mi się chyba ręka częściej. Pozioma, nie domykam kwadratu, dobra, puszczam. I teraz skończę, popatrzcie, tu sobie, a nie, tu sobie zrobimy jeszcze takie przejście, zobaczcie, rysujcie razem ze mną. O, mamy takie przejście i to przejście jeszcze tutaj sobie zrobimy ścieżkę, tunel, tunel, tunel i tunel. O, wiecie co? Fajnie, jak się teraz tak pomyślałam, fajnie jak się ma... O, połączyło mi niedobrze. Czekajcie, czekajcie. Spróbujemy to usunąć. Ja już wiem dlaczego. No, nie puściłam chyba gumeczki, tak? Dobra. Czy u Was też tak połączyło brzydko jak u mnie? Spróbuję sobie cofnąć. Jest tu, dobra. Jak u Was? Musi zareagować, jak ją dotknie, dokładnie. No to ja spróbuję jeszcze ten labirynt tutaj dokończyć. Zobaczę, czy... Okej. To mogę to robić krok po kroku. Sprawdzam, czy mi nie domyka. Właściwie to nawet nie wiem, dlaczego mi dotknął. O, jest, dobra. Taki trochę uśmiech mi wyszedł. Jest dobrze. Dobra, Ania, spokojnie, czekamy, a ja tutaj podpowiem dziewczynom, że rysując labirynt odręcznie, można robić takie chochlikowate przejścia, czyli zwężać je miejscami, tym samym powodować, że dzieci muszą wykazać się większą koncentracją uwagi, cierpliwością i dokładnością.
Bo co to jest przeprowadzić kropkę, czyli jakiś punkt po szerokim polu? No, trudność będzie tutaj, o, jak mi się tutaj zrobiło takie wąskie pole, ale przecież jeszcze, o, popatrzcie, to jest dopiero fajne. Możemy sobie na przykład jeszcze dać jakieś ograniczenia. Nie wiem, no, to już będzie ciężkie, a może nie przesadzam delikatnie. Popatrzcie, jeszcze taką wypustkę dołożyłam, żeby nie można było tutaj przejść tak swobodnie. Ania, jest ok, fajnie. Myślę, że jak mamy labirynt, to zatwierdzamy ten labirynt. No to jest duszek, więc on nie jest rozciągnięty na całą scenę. Musimy go rozciągnąć. Nie ma innej opcji, jak powiększyć tego duszka, czyli wchodzę w wygląd fioletowy. Wyciągam sobie przedmiot do powiększania, bloczek do powiększania i klikam tyle razy, żeby rozciągnąć sobie tam na mój ekran. A może jeszcze raz. Jest, popatrzcie, jest idealnie na całości. To mogę schować. Jest ok. I tak chciałabym, żeby to wyglądało. No, mniej więcej zapewne wasze labirynty są ładniejsze niż mój. Okej. No to mamy laręcz, no to potrzebujemy magicznej kropeczki, która tu będzie się ruszała. Dodaję duszka, dodaję nową postać, wybieram sobie kółeczko. Czerwone najlepiej, bo jest dobrze widoczne. Znowu może być bardzo szerokie. Teraz uwaga, będzie musiało być malutkie. Popatrzcie, spróbujcie takie malutkie. I zatwierdzam. I zobaczmy, jak na scenie wygląda. I teraz zobaczmy, czy to kółeczko tutaj, no, ono się tu mieści, ale pamiętajcie, że to kółeczko tak naprawdę jeszcze ma taką malutką obwódkę, jak ją widzicie. I czasami na tą obwódkę reaguje również, więc nie możemy stworzyć skryptu, który jest niemożliwy do przejścia. Pamiętajcie, im mniejsze kółeczko, tym łatwiej dzieciom, im zrobicie większe, tym trudniej, ale my sobie damy radę, dla nas to jest wyzwanie i zobaczymy, czy w ogóle nam się uda. Niech będzie takie kółeczko, ale jeżeli ktoś z Was chciałby je pomniejszyć, to pamiętajcie, znowu kategoria fioletowa i można sobie na przykład to pomniejszyć. No, udało mi się trochę. By zmniejszał. Jeszcze raz. Coś mi tu nie chce zadziałać. Powinien się bez problemu pomniejszać. Pomniejsza się u Was? Ktoś próbuje? Czemu u mnie tak się zafiksował troszeczkę? Tak jakby się już nie dało. Danusi, tak, okej, dobra. No to ja zostawiam tą wielkość. A jest Sylwia ma akurat, okej, dobra. Kochani, potrzebujemy teraz strzałek. Wykorzystamy trochę strzałek, które już mamy w naszym wcześniejszym projekcie. Dodajemy moją postać, dodajemy nowego duszka. I tutaj popatrzcie, mamy strzałeczki zieloną i czerwoną. Wykorzystajmy je. Wybierzmy czerwoną. Patrzcie, jest. Tutaj w tym momencie nie ma znaczenia, czy te strzałki będą w różnych kolorach, ponieważ one będą obrócone w różnych kierunkach i to nam trochę ułatwi rozpoznawalność tych strzałek. Możemy do odróżnienia dodać drugą zieloną. Od razu mam już załatwiony, że tak powiem, kierunek, czyli mam dwa kierunki, no ale jestem w labiryncie, więc ja się poruszam w czterech kierunkach, tak? Cztery kierunki: góra, dół, lewo, prawo, czyli jeszcze dokładam kolejną. Wezmę sobie również czerwoną, tylko ja muszę przekręcić. Czyli wchodzę do edytora graficznego, wybieram przyrząd do obrotu, jestem na górze. Jak chcecie ułatwić dzieciom i tak jak mówię sobie, nazewnictwo tych strzałek, żeby było jednoznaczne, możemy zmienić kolor. Mogę zrobić, niech będzie niebieska. Zatwierdzam. I brakuje mi jeszcze kierunku dół. Dodaję kolejną strzałkę, znowu obojętnie którą, bo sobie ją zredaguję, czyli obracam i zamieniam kolorystycznie. Czego jeszcze nie ma, niech będzie jakiś fiolet, podobno modny w tym sezonie. Dobrze, jest fiolet, ok. Teraz popatrzcie, mam kropkę, będę przeprowadzać ją przez labirynt za pomocą strzałek, ale jeszcze muszę mieć element, do którego kropka dojdzie. I to jest
To będzie ten element, który będzie mi mówił, koniec to jest twój cel. No to dodajmy sobie jeszcze z naszej biblioteki coś gotową postać, no do czego kropeczka może dotrzeć? No kropeczka może dotrzeć, o rany, nie wiem, niech to będzie kropeczka, która, mróweczka, która dochodzi do planety, do Ziemi, nie wiem, no interpretacja może być przeróżna, tam macie domki, tam macie zwierzaki, przeróżnie. Zdecydowanie trochę za duża ta moja planeta, więc pomniejszam, tak, ustawiam sobie ją gdzieś tutaj na końcu labiryntu, żeby mi nie przeszkadzała z moimi strzałkami. Tak naprawdę mam, tak naprawdę mam wszystkie elementy, które potrzebne mi są w projekcie. Przydałaby się jeszcze ta druga scena, która mnie poinformuje, wygrałeś. To co, dodajmy scenę po prawej stronie. Plusik. I tutaj właściwie kod może zostać. O, albo kod, zróbmy tak. Kod w momencie, wybieramy uruchomienie zielonej flagi. Flaga, czyli pamiętajcie, przechodząc przez sceny, ona mi się tutaj będzie jakby odświeżać, czyli będzie działać na ten, na tą zieloną flagę. Wejdźmy w wygląd i niech on teraz mi ten kod powie tutaj. Wygrałeś. Wygrałeś. Ok. Wiecie, mam odruch, żeby pisać na klawiaturze na komputerze. Wygrałeś. Grałeś. Dobrze, jeszcze mam jakieś emoikonki. Macie, jeżeli macie, to możemy, nie wiem, coś tutaj dołożyć szybciutko. O dobrze, koronę mam, jesteś królem, mistrzem jesteś, świetnie. Dobra, i to wystarczy, że ten kotek tutaj nam to powie. Dobra, wracam do naszej pierwszej planszy, bo ona jest tutaj istotą mojej zabawy, istotą mojej gry. Słuchajcie, no trzeba zacząć sterować kropeczką, więc zaczynamy od operacji strzałki. I spróbujemy to zrobić znowu sprytnie i szybko. Weźmy sobie, uwaga, czerwona strzałka. Będę używać kolorów. Mam nadzieję, że macie takie jak ja. I to jest dokładnie to, co się przekłada potem na zajęcia. Jeżeli macie inne kolory, ja mówię czerwony, to za chwilę się pogubicie, w którym jesteście i będzie, proszę pani, ja nie mam tego, albo proszę pani, ja już mam. No i to tak, zapewne wiecie, że to działa. Jestem w czerwonym, więc uwaga, to już znamy, bo to stosowaliśmy przy naszej paletce. Kiedy dotykam, nadaję komunikat, czyli wysyłam kopertę czerwoną. Dobra, słuchajcie, zróbmy to może we wszystkich strzałeczkach, a potem zajmiemy się, kto odbiera mi te koperty. Jeżeli nam się uda, to będą to koperty, które będą odwzorowywać kolory strzałek. Wchodzę do zielonej strzałki. I znowu, kiedy dotykam zieloną strzałkę, nadaję wiadomość zieloną. Do niebieskiej, kiedy dotykam, nadaję wiadomość. Nadaję wiadomość niebieską. Ok. Fajnie mi się nawet ułożyły kolory. I do fioletowej. Kiedy dotykam, nadaję kolor. Jest fiolet? Jest! O matko, ale trafiłam. Dobra. Czy macie? Jesteście? Nie za szybko. Uzupełniłam tylko same strzałki. Kiedy dotykam, nadaję kopertę, czyli wiadomość, dokładnie w tym samym kolorze, co strzałka. Jesteście, super. No to skoro mamy strzałki, to gdzie wracamy? Wracamy do piłki, do tej kropeczki naszej i ta kropeczka musi odbierać. Czyli teraz uwaga. Kiedy odbieram kolor czerwony i teraz dzięki tym kolorom, zobaczcie, jest nam łatwiej powiedzieć, w którym kierunku piłka musi iść. Kiedy czerwony musi iść w prawo. Cały czas będziemy się poruszać po jedynkach, czyli jeden kroczek, co jeden kroczek. Dalej idziemy, znowu jestem cały czas w kropeczce. Kiedy odbiorę, który teraz, na przykład niebieski,
to muszą poruszyć się do góry. Dobra. Dalej, kiedy odbieram zielony, to muszę się ruszyć w lewą stronę. I jeszcze, kiedy odbieram jaki? Fioletowy. To idę sobie w dół. Super. Ok. No to mam cztery właśnie komunikaty. Słuchajcie, sprawdzamy, czy kropka się rusza. Uruchamiamy, ja sobie znowu powiększę, uruchamiam zieloną flagę, klikam sobie, o, dobre, dobrze, dobrze, w dobrych kierunkach idzie, świetnie. W dobrych kierunkach, całkiem nieźle. No, tu będę miała chyba problem przyjść za chwilę, ale o, może się uda. Dobra. Słuchajcie, czy u Was działa i czy kropka podąża dokładnie tam, gdzie naciskacie klawisze? Dajcie znać. Elwira, nie działa, bo jeszcze niedokończone, czy coś, czy jest dokończone i nie wiesz, gdzie ewentualnie jest problem? Może pokazać któryś skrypt, może było za szybko. Dobra, powiedzcie, który skrypt pokazać. Jeszcze raz. Czerwona strzałka. Że flaga nie reaguje. Słuchajcie, flaga właściwie w tym momencie no, trzeba uruchomić, żeby jakby odświeżyć projekt. A potem pamiętajcie, kiedy dotykam moich strzałek. Już flaga nie jest mi potrzebna. Kiedy dotykam strzałek? W czerwonej mam, kiedy dotykam, czerwona koperta. W zielonej, kiedy dotykam, zielona. Elwira jest ok, super. Sylwię, jeszcze czekam na Sylwię. Dobra. U Joli też. Fajnie. Jest ok. To znaczy, że super, to znaczy, że możemy iść dalej. Czyli kropeczka jest, strzałeczki są. No to słuchajcie, wrócę może do początku, czyli ten magiczny przycisk zawracania. I teraz zaczynamy tworzyć dalej. Skoro już poruszam kropką, to fajnie byłoby, kiedy ta kropeczka dotknie mojego labiryntu, to znaczy, że skusiłam i muszę zacząć od początku, czyli wracam do samego początku. No więc kto ma wrócić do początku? Kropka, więc w tej kropce muszę skonstruować tutaj kolejny skrypt. Wchodzę w żółtą kategorię i kto mi powie, który bloczek wybieram? 1, 2 czy 3? Ponumerujmy sobie je. Elwira, byłaś pierwsza, wygrałaś. Jeszcze nie wiem co, ale na pewno już ode mnie uśmiech, super. Dwójeczka, oczywiście, że dwójeczka, bo dwójeczka oznacza, że piłeczka zadziała w momencie, kiedy dotknie czegokolwiek, co jest duszkiem, a nasz labirynt jest duszkiem. I teraz uwaga, kiedy moja piłka dotyka, wchodzę w niebieską kategorię, no to teraz pytanie. Który blok powinnam dopiąć, zakładając, że mój warunek brzmi? Kiedy dotykam, wracam na początek. O, nawet mi się udało, wracam na początek. Ósemka, ale wy dobrze, liczyłam, że powiecie ostatni, ale brawo Beata, brawo za ósemkę, więc ósemka jak najbardziej. Popatrzcie, ten bloczek, ja nawet go tutaj podciągnę, on jest analogiczny do tego, który jest na górze, jeżeli go nigdy nie używałyście i przeciągam go sobie do mojego dotykania. Oj, za wysoko go przeciągnęłam, coś, o jest, dobrze. Dobra, to znaczy, że jak dotknę, wracam do początku. Słuchajcie, no to moi drodzy, testujemy, czyli przejdźcie kawałek, przejdźcie kawalątek dalej, żeby zobaczyć ruch, czy moja kropka wróci. Zobaczcie, próbuję wbić się na tą linię, która jest przede mną. Ok, jest, zadziałało, jak u Was? Dajcie znać. Ok, fajnie. U Elwiry jest ok.
Okej, super. Popatrzcie, to już jest fajna zabawa, bo dzieciaki teraz muszą uważać. No dobra, no to skoro mamy już działanie kropeczki na ściankę, to jeszcze trzeba zadziałać na planetę końcową. Musi być informacja, że jak dotknę planety, to wtedy przeniesie mnie na scenę numer 2, a tam mi kot powie, że wygrałam. No i teraz zastanówmy się, czy ja mogę to samo umieścić w kropce. Czy ja mogę umieścić w kropce kolejny element, kiedy dotykam? Jak myślicie? To będą dwa działania. Kiedy dotykam, wracam na początek i kiedy dotykam, przechodzę do sceny 2. Czy to mi się uda i czy to mi zadziała? Jak myślicie? Czy w tym miejscu? Mówicie, że tak. No, słuchajcie, tu jest pewna wątpliwość, bo jeżeli ja w piłce, ja to tutaj ustawię, dziewczyny. Można w globusie. Jola, super. Słuchajcie, jeżeli ja do tej kropki dodałabym drugi element dotykania, miałabym dwa elementy, które działają jakby w tym samym czasie. Chociaż czasami skrypt powoduje, że elementy, które jest wcześniej są wykrywalne niż te, które są za sobą. Ale kiedyś to testowałam i niestety to nie jest w 100%. Dlatego to może nam spowodować, że jeżeli kropka dotknie naszego labiryntu wcześniej, to niekoniecznie wróci na początek, ale przeniesie nas na przykład na scenę wygrałeś. I to też nie jest pewna sytuacja, że to tak się zadzieje. Dlatego, żeby mieć pewność, że skrypt zadziała tak, jak powinien, to tak jak Jola tutaj napisała, musimy dotykanie umieścić to końcowe w globusie, czyli w miejscu, do którego kropeczka dochodzi. To będzie nasz cel. Globus nic więcej nie robi. Popatrzcie, jestem w globusie. Wybieram sobie element dotykania. Globus stoi w miejscu, on nie dotyka żadnych postaci. On tak naprawdę stoi i czeka, aż go kropka dotknie. Kiedy on wyczuje, że ta kropka go dotyka, to w tym momencie przeniesie nas na scenę numer 2, a tam pojawi się kod z napisem Winner. Kochani, no to co? Zapisać, właśnie, zapisać, zanim przetestujemy, zapiszmy sobie, żeby mieć pewność, że nam nie ucieknie znowu. Labirynt już był, nie mam pojęcia. Labirynt, nie jestem pewna, być może był, napiszę dwa. Na szczęście w projektach mamy podgląd i widzimy, co jest na projekcie i łatwo to rozpoznać. Zapisujemy. Nie ma innej opcji, jak musimy przetestować. Mam nadzieję, że wasze labirynty nie są zbyt proste i banalne i że zajmie wam to trochę czasu i podczas tego czasu się dobrze będziecie bawić. Zobaczcie, ja wiem, że to jest zabawa, ale na mojej twarzy skupienie i koncentrację, bo ja sobie zrobiłam tutaj trochę, udało się przejść. Trochę sobie utrudniłam. Jeszcze raz, jak przejść do planszy numer 2. Beatko już podaje, popatrz. Do planszy numer 2, Beata, przeniesie nas ten punkt końcowy. To u mnie jest globus. U ciebie mogło być cokolwiek innego. I w tym globusie wystarczy skonstruować skrypt. Kiedy dotykam, przenosimy się do planszy numer 2. Daj znać, czy to już masz? Reszta mam nadzieję, że testuje. I proszę Was, jak przetestujecie, to dajcie znać, jak poszło. Beata już jest, ok. Dobra. Dajcie znać, jak poszło. No, mam nadzieję, że tu się zaraz pojawią okrzyki radości, że udało Wam się.
jesteście zwycięzcami. Wy w ogóle jesteście zwycięzcami, bo bierzecie udział w tym projekcie. Działa, super. Fajnie, Beata, ok. Jest, super, fajnie. To może jeszcze przewrotnie zapytam, komu nie zadziałało albo komu się nie udało. Ekstra. Mam nadzieję, że ten projekt się dzieciom spodoba. Jak myślicie, w skali od 1 do 10? 10 super, 1 będą się nudzić. Elwira, za dużo ci się o 1-0 wpisało. Super, ale rozumiem, rozumiem intencje. Fantastycznie, no też tak myślę. Świadomy zabieg. Okej, dobra. Super, no to bardzo się cieszę w takim razie, że macie jakby kolejne zajęcia i kolejne spotkanie już zaplanowane z dzieciakami, wiadomo co będziecie robić. Dobrze, słuchajcie. O, proszę. Beata, no. Ekstra. Kochani, ja powinna mieć taki dzwoneczek. Ding dong, 2 godziny właśnie wybiły. Więc no to idziemy na końcówkę. I robimy kolejny projekcik. Myślę, że spisany. Elwira, ja rozumiem, że naraz tych projektów jest sporo, ale ponieważ je na bieżąco zapisujemy, to pamiętajcie, wracajcie do nich, podglądajcie skrypty, zapewne działacie właśnie na swoich tabletach, więc niech one będą dla Was taką ściągawką, podpowiedzią i nie bójcie się do tego zaglądać. No to jest naturalne, jeżeli chcemy coś odwzorować, to musimy zaglądać, bo jeżeli nie, wtedy idziemy ze własnymi pomysłami, a wtedy się zaczynamy gubić, bo często coś sobie dointerpretujemy. Także spokojnie, Elwira, myślę, że kto jak kto, ale dacie radę. Dobra, zaczynamy kolejny projekt. Uruchamiam nowy, zapiszcie sobie jeszcze tam. Ja już wchodzę do nowego. No i czemu mi się nie chce nowy? Popatrzcie, zastrajkował mi już. O, a nie, saving, nie waiting, jest saving. No to jest nadzieja, widzicie? U mnie lewy górny róg. Wspominałam na początku naszego spotkania, że może się pojawiać waiting, czyli oczekiwanie na zapisywanie, a w tej chwili pojawił mi się saving. Przepraszam za mój angielski, jeżeli nie jest dobry, ale staram się jak mogę. No i wychodzi na to, że będę musiała chyba wyłączyć Scratcha i uruchomić jeszcze raz. Złośliwość rzeczy martwych. No tak. Dobrze, słuchajcie, spokojnie, spokojnie, to ja go sobie tutaj wyłączę. Tak. I spróbuję go uruchomić raz jeszcze. Jak go znajdę w morzu moich aplikacji, o, akurat pojawił się od razu. Jest. Świetnie. Jestem, nawet się, popatrzcie, zapisał ładnie Labirynt 2. Okay. Uruchamiam nowy projekt. Jestem w szoku, że tak szybko. Super, dobrze. Słuchajcie, nowy projekt, no to ja rzucam hasło Codable. Codable, Codable. Czy znacie? Czy z dzieciakami testowałyście? Dajcie znać. Tak, oczywiście. Super. Fajna gierka. Super. No to, kochani, robimy Codable na juniorze. Oczywiście trochę w wersji okrojonej, ponieważ nie będziemy tutaj warunków dokładać. Nasze warunki raczej będą takie bardzo ogólne. Oczywiście możemy sobie dokładać warunek idź przez pola, gdzie są gwiazdki, bo tam chyba się gwiazdki zbierało, o ile dobrze pamiętam. Jak nie, to mnie poprawcie. I zrobimy sobie właśnie taki projekt. Zobaczcie, jak on fajnie będzie wyglądał.
To jest właściwie, tu jest fajne pole do popisu dla dzieciaków, ponieważ skoro dzieciaki już wiedzą, na czym on polega, to one mogą coś wygenerować więcej niż ja sobie wymyśliłam. No dobra, no to skoro tak, no to startujemy. Nasz kod właściwie, popatrzcie, znowu nam nie będzie potrzebny. To jest niesamowite, nie chcę tego kota już po raz kolejny. Może następny projekt. O, ja na następnym projekcie go wykorzystam. Dobrze. No to mamy czystą stronę i teraz co my tu potrzebujemy? W Codeable na samej górze znajdowały się pola, do których można było przeciągać strzałeczki w różnych kierunkach i tym samym kodować ścieżkę. No to zróbmy sobie takie pola i niech te pola właśnie będą sobie tam stały na samej górze. Może to być jako nowy duszek. Dodajemy nowego duszka. Może być też jako scena. Jak mamy nowego duszka, to zawsze jest taka obawa, że przesuwając inne elementy w pobliżu, może się ten duszek przesuwać. A na scenie, wiadomo, nie będzie się przesuwał. A sprawdźmy. U mnie to będzie duszek. Żeby tak ładnie w miarę to wyszło, wykorzystajmy do rysowania prostokąt. Nie najgrubszą linię, tylko tą przedostatnią. Może być również czarny. I rysujemy sobie od góry, patrzcie, prostokącik. I ten prostokącik spróbuję podzielić. W Codeable było tak, że zmieniała się ilość tych pól nagle. My, że tak powiem, musimy to zrobić na sztywno, bo my tutaj nie będziemy mieć możliwości zmiany, bo ten projekt by nam zajął naprawdę 3 godziny. W związku z czym myślę, że ograniczmy się do 8 pól. 8, 7, dobra. Co wystarczy? Ja sobie zmienię o szerokość linii i zostawię prostokąt, bo on fajnie maluje proste linie. I mniej więcej zaczynam, popatrzcie, od środeczka, tylko staram się, cienkie prostokąty jest. Znowu na pół. Tu też dzieciakom można fajnie wprowadzić zasadę, jak podzielić na przykład na równe kawałki pasek na pół. No i tak. Nie wiem, 8. Jeżeli Wam się mieści 8, to super, jak nie, to 7. Jest, zatwierdzam. Zdecydowanie za małe, muszę powiększyć fioletowym. Dobra, nawet na całą szerokość. Jest, okej, okay. Myślę, że macie. Beata, masz nawet 9, super. Ilość tych pól w naszej zabawie będzie jakby ograniczała ilość dróg, przez które mogę iść po tym labiryncie, po którym nasza kulka się toczyła w kodaby. Im więcej pól, tym możecie bardziej skomplikowane labirynty tworzyć. No i teraz tak, no trzeba by było stworzyć sobie poziomy. Nasze poziomy to będą sceny. I tutaj mamy ograniczenie tylko do 4. Fajnie jest i to się fajnie sprawdza, słuchajcie, kiedy grupa przygotowuje taką zabawę, tworząc swoje ścieżki, swój labirynt, a potem wymieniają się tabletami, bo to jest dla nich ciekawe, doświadczają czegoś innego, co inna grupa stworzyła. Natomiast no, sami tworząc od podstaw i testując, no, czują się bardzo ważni, dumni z tego, że mogą to zrobić i oni stworzyć kartę pracy tak naprawdę. Ale fajnie jest potem, żeby się wymieniać. No dobra, no to skoro mówię, że 4 poziomy, to dodajemy 4 sceny. Mam 4 sceny. Na każdej scenie, wejdźmy w każdą scenę i usuńmy kota. Nie mamy kota. Na żadnej scenie nie będzie kota. Usuwamy. Nie mamy kota. Dobrze. Skoro nie mamy kota, to musimy mieć co? Wchodzę na pierwszą scenę i musimy mieć naszą drabinkę. No to co robię? No,
to sprytnie przeciągam drabinkę do każdej sceny. Do każdej sceny. Słuchajcie, ja nie wiem, Elwira, to chyba tobie nie działało to przeciąganie. Czy powiedz mi, czy dalej nie działa? Albo pomyliłam osoby? Elwira, jak jesteś z nami, to daj znać, czy działa ci przeciąganie, czy to dalej jest problem na twoim tablecie. Dobra. No to idziemy dalej. Dobra, czekam. Dalej nie działa. No to jest, no to jest ciekawe, dlaczego tak się dzieje. I tak jak Elwira, musisz w takim razie po prostu z biblioteki w każdej scenie dodać. I jeszcze raz cię proszę, żebyś zwróciła się z tym problemem do swojego trenera, dobrze? Bo powinno funkcjonować. Także fajnie byłoby, żeby to sprawdził. Ewentualnie jeszcze możesz sprawdzić na tabletach szkolnych, które macie, czy to tam funkcjonuje dobrze. Dobra. Kochani, mamy cztery poziomy. Skoro mamy już miejsce na nasze kodowanie, to teraz powinniśmy dorysować sobie na każdej scenie ścieżkę ruchu. Nie będziemy kombinować za bardzo, zaczniemy od bardzo prostych. Chodzi tylko o metodę, którą chcę wam pokazać, że tak można, a z dzieciakami możecie bardziej skomplikowane rzeczy wykombinować. Jedna rzecz teraz. Jestem na scenie pierwszej i tutaj chcę dorysować sobie ten mój labirynt, który będzie pod spodem, po którym ta kulka będzie się toczyła. I tu jest fajnie, żeby, słuchajcie, ten labirynt był sceną. Był sceną, ponieważ kiedy kulka dotoczy się do końca, tak jak w Codable, zadziała przejście na kolejny poziom, czyli u nas na scenę drugą. Jeżeli ja będę miała labirynt jako duszek, to może mi to zakłócić trochę działanie. Dlatego zróbmy sobie tło. Jestem na scenie pierwszej, wybieram pocztówkę, wybieram puste tło, pędzel, wybieram sobie linię pierwszą, grubość. No, ta myślę, że przedostatnia. Kolor zostawmy czarny. I teraz słuchajcie, zaczynam od prostego elementu. Rysuję na dole, bo ten nasz labirynt ma się znajdować na dole. Na górze mamy miejsce na kod i tam zaraz będą się pojawiły strzały również. Więc uwaga, popatrzcie. Pierwszy labirynt, prosta sprawa. Popatrzcie. I jest ok. Takie też na początku były, prawda? Super. To jest moja pierwsza ścieżka ruchu. Wchodzę sobie na drugą scenę i na drugiej scenie znowu rysuję tło. I tutaj tak szybciutko jakieś inne. Tam był na przykład taki... O, przesadziłam. Dobrze, że strzałki nadal są i są do cofnięcia. Coś mi bardzo zeszło w dół. Tak. Tak, tak, tak. Chiński. Coraz gorzej mi to wychodzi. Okej. Okay. O, słuchajcie, z czym wam się to kojarzy? Pytanie. Z czym wam się to kojarzy? Kto ma pomysł? Ale to zupełnie jakoś tak przypadkiem. Kapelusz. Czy oby na kapelusz, czy to przypadkiem nie jest wąż, który połknął słonia? Samochód. Dobrze, bo mnie to się z małym księciem kojarzy. Dobra, skojarzenia. Samochód, no fantastycznie. Kapelusz, zdecydowanie kapelusz. Babka z... O, babka z piasku. Świetnie, świetnie, Beata. Patrzcie, wy zaskakujecie tak bardzo pozytywnie również jak dzieciaki, jak się pytamy, z czym to się kojarzy. No dobra, no dalej szybciutko trzeci i znowu nie męczmy się nad generowaniem jakichś bardzo skomplikowanych wzorów.
trzeci, zróbmy. Możemy, o, słuchajcie, możemy zrobić przecież, popatrzcie, dwie drogi. To jest ten kolejny etap. Tam chyba też była taka opcja, prawda? Mi się wydaje, że jak najbardziej była taka opcja. I tutaj na tej drodze, na tej scenie, to może zrobię w czwartym. Dobrze? Przejdźmy do czwartego. Tu też zrobię szybciutko dwie drogi, czyli dwie możliwości. Ale jeszcze dołożę sobie, a niech będzie, że tam sobie mogą iść gdzie chcą, a ja sobie tu dołożę, o, albo jeszcze im zrobię coś takiego. O, skoro mamy 8 albo 9 pól, niektóre z Was mają również, i teraz do tego, słuchajcie, dołożę sobie gwiazdki, gwiazdki, czoł do gwiazdki, i teraz mam informację, informacje, i teraz tylko sprawdzę, czy mi się zmieszczą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zmieści się. I teraz uwaga, o, to jest wyzwanie dla dzieci. Przejdź po tym labiryncie, ale w taki sposób, żebyś przeszedł po tych żółtych polach. Już muszą trochę się pokombinować. Myślę, że to jest dobre wyzwanie dla nich. Wulkan. Wulkan to chyba jesteście, słuchajcie, wy wulkanem energii. Aha, szkolenie Elwira 7 godzin. Kojarzy mi się z łóżkiem, czyli rozumiem, że zmęczenie dopada. A co to za szkolenie 7-godzinne? Tak z ciekawości, jakbyś mogła powiedzieć, z jakiego zakresu? Autyzm. Bardzo ciekawy, ale też bardzo trudny, ciężki i obszerny temat, myślę. Więc. Dokładnie. Elwira, mam tylko nadzieję, naprawdę, że dasz radę, a że ja nie przynudzę aż tak bardzo. Więc jakoś dokończymy. Chińczyk pod kapeluszem. Krystyna, czemu Chińczyk? No, pewnie, że tak, Elwina. I Elwira, weekend długi. Mam nadzieję, że do szkoły nie chodzicie, macie wolne, więc naładujecie akumulatory. Dobrze, no to kochane, wracamy do naszego kodejby, wracamy do sceny pierwszej. Ja już mam cztery sceny. Uwaga, szkoda mi stracić. Pracujecie? No ale to przynajmniej 2 dni macie w tygodniu. Rozumiem. Dobrze, słuchajcie, zapiszmy ten projekt, bo jeżeli znowu mi Scratch odmówi posłuszeństwa, to nie chciałabym tego stracić. Wy też nie, na pewno, więc wpiszmy Codable. Codable. A coś tutaj. Codable. Ok, zatwierdzam. Świetnie. Dobra. Marta. Mam nadzieję, że weekend będzie udany. Dobrze, no to słuchajcie, jestem na pierwszej scenie. Czego mi brakuje? Brakuje mi strzałek. No to teraz pytanie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. W sensie. Aha, Kasia, jeszcze raz. A, dopiero wróciłaś do nas. Okej. Dobra. Słuchajcie. Jestem na scenie numer jeden, mam już ścieżki wszędzie, mam już kratery, niczego, strzałek. No to uwaga, wybieram sobie z biblioteki i rysuję sobie gotową strzałeczkę, wchodzę na pędzelek i taką cieniutką, oczywiście, słuchajcie, niebieską rysujemy, ponieważ niebieska kojarzy nam się z naszymi klockami ruchu z maty. Strzałeczka ma być w miarę mała, słuchajcie. Dobrze, i teraz zobaczmy, czy ona jest dobra, bo ona musi się, idealna, bo ona musi się zmieścić w nasze kratki. Jeszcze powiększę raz. Zobaczcie, będzie idealna, tak? Super, świetnie. Ona na razie sobie tutaj leży na dole, bo ona będzie służyła do umieszczania, do przeciągania na górze. Kasia, cały tydzień wolności, nawet poniedziałek? Niedobrze, niedobrze. Niedobrze, bo zazdrościmy. Dobra, słuchajcie, oczywiście, dla nas to, Kasiu, nie takie oczywiste, ale gratuluję i bardzo się cieszę, że ktoś ma. Dobra, słuchajcie, mam jedną strzałkę. Kto mi powie, ile strzałek potrzebuje? Ile by mi się przydało w tym projekcie strzałek?
Ile strzałek potrzebuję tutaj? 8. Sylwia, świetnie. Słuchajcie, mimo że przejdę ścieżkę wykorzystując tylko 3 pola, to tak naprawdę dobrze jest, żeby na każdej scenie było tyle strzałek, ile pól. Bo to jakby wprowadza też dzieciaki w pewien, wiecie, zakłopotanie, bo niekiedy myślą, że wszystkie muszę wykorzystać, a to nie jest prawda. Dlatego dobrze jest dokładnie tyle, ile okienek, Elwira, oczywiście. Ja mam 8, ktoś miał tutaj 9, więc słuchajcie, ale zanim to skopiuję, zanim skopiuję tę strzałkę, to najpierw napiszę jej skrypt, bo ona musi mieć pewien skrypt. Ja ją wprawdzie będę, słuchajcie, przeciągać na pola ręcznie, manualnie, czyli po prostu za pomocą ruchem palca, natomiast jest strzałka i 7. Myślę, że Teresa też spokojnie wystarczy. No jak w kodable bywa, ile kierunków powinna mieć? Ile kierunków strzałek powinna mieć? 4, oczywiście, że tak. Ale przecież ja się nie będę męczyć i nie będę robiła 4 strzałek. Popatrzcie, jak to można łatwo rozwiązać. Jestem w tej strzałce. O rany, strzałce. I teraz, kiedy dotykam strzałkę? W ruchu, strzałka mi się będzie obracać. I teraz obroty, słuchajcie, wiecie już, ile obrotów muszę wykonać, żeby zrobić pełną tarczę zegara. Kto wie, ile razy muszę obrócić strzałką, żeby zrobić pełną... 12. Sylwia... Wygrałaś. Znowu nie wiem co, ale wygrałaś. 12, dokładnie. Jeden ruch, pamiętajcie, że jeden obrót to jest 5 minut. 5 minut na zegarze, więc żeby przeszedł mi cały zegar, muszę mieć 12 obrotów. Ale teraz powiedzcie mi w takim razie, ile razy muszę obrócić strzałkę, która jest skierowana pionowo, a chcę, żeby przyjęła kierunek prawo. Ile razy muszę obrócić taką strzałkę? 4, 9, kierunek prawo, mam pion, a chcę prawo. Ile piątek? 3, Agnieszka, super. 3. I teraz popatrzcie. Kiedy dotykam, robię obrót. I teraz powiększę. I teraz zobaczcie, co się dzieje, jak klikam na strzałkę. Raz, jest, kierunek prawo. Drugi raz, dół. I dalej, lewo, kolejny obrót i znowu mam na górze, kolejny i znowu mam prawo. W ten sposób wyeliminowałam sobie dodatkową pracę związaną z generowaniem 4 strzałek w różnych kierunkach. W ten sposób mogę mieć tylko te same strzałki, a klikając na konkretną z nich będę nadawała jej konkretny kierunek. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Wracam do projektu i teraz słuchajcie, no i nie będziemy przeciągać teraz 8 strzałek. Spróbujmy, no nie wiem, tam z 5, 6, spróbujmy przeciągnąć, spróbujmy skopiować. Mówię cały czas o pierwszej scenie. Jestem na pierwszej scenie. Coś mi zaczyna też spowalniać. Popatrzcie. Coś niedobrze się dzieje. Jest dopiero teraz. Elwira, nie wiem, czy zauważyłaś, ale przed chwilą też miałam problem z kopiowaniem. Jakby strzałki nie dochodziły do mojej sceny. Dobra. Słuchajcie, moje strzałki teraz ja je kopiuję. One przyjmują postać kierunku w prawo. Spróbujmy ustawić przycisk powrotu do... O, jest. Trochę wygląda jak las. Dobra. 4-5 strzałek skopiujmy. Słuchajcie, czy te strzałki... spróbujmy również skopiować od razu do pozostałych projektów. Po 4-5. Dobrze? Przynajmniej do drugiego. Wy będziecie się bawić z dzieciakami i ta praca może trwać naprawdę etapami na kilku spotkaniach. Natomiast my nawet do końca tego nie będziemy tak dokładnie robić, a chodzi tylko o sens. Jak klucz żurawi. Wy jesteście niesamowite z tymi skojarzeniami. Faktycznie. Super. Świetnie.
Elwira, rozumiem, że nie chcecie się również przeciągać teraz do strony, więc na spokojnie po prostu spróbuj, Elwira, dodać tylko strzałki do pierwszego, okna, pierwszej sceny, bo to jest trochę pracy, kiedy musisz te skrypty tam potem powkładać. Chodzi, tak jak powiedziałam, chcemy zrozumieć sens, na czym ta zabawa będzie do końca polegała i tak naprawdę przejdziemy sobie ten projekt przez pierwszą scenę do momentu, aż sam przejdzie do sceny numer dwa. I to dla nas będzie już sukces, bo jak będziemy na drugiej, to dokładnie zadziałamy tak jak na pierwszej, a przejdzie nam potem do trójki. Zrobione, fajnie. No dobrze, no to teraz potrzebujemy jeszcze naszej piłki, naszego kodable, który się będzie obracać, więc wybieram z gotowej biblioteki. Piłki już były, ale jest tu takie ładne słoneczko, które idealnie się wpasowuje w kodable. O, popatrzcie, i ono się, a może się planeta kręcić, a może się księżyc kręcić, co chcecie. Ja dla Was dzisiaj słońce, ponieważ weekend ma być słoneczny i to będzie moja piłka, która się porusza. Ona jest trochę za duża, bo ona będzie musiała tutaj biegać po tym labiryncie, więc ja ją znowu sobie troszeczkę pomniejszam. Ok. Myślę, że taka jest dobrze. Ustawiam sobie na początku, bo ona musi się, znaleźć na początku. Taka sama sytuacja powinna się znaleźć na wszystkich pozostałych scenach, czyli to samo słoneczko powinniście również skopiować do poszczególnych scen i na każdej scenie słonko powinno się znaleźć w punkcie rozpoczynania naszego labiryntu. No mnie się nawet prawie udało, ostatni już mi nie przeciągnął. Zobaczcie, jestem na scenie drugiej, mam słoneczko, więc umieszczam w tym punkcie, bo ono tutaj będzie startować. W trójce, ok, dobra, wracam do jedynki. Dobrze, jest słoneczko i teraz tak, nasza kulka w momencie, kiedy my ją uruchamiamy, to ona się tak ładnie toczy. No więc nasze słoneczko też się będzie toczyło. Ale wyglądałoby to dziwnie, żeby nasze słoneczko się toczyło od samego początku uruchomienia zielonej flagi, zanim zdążymy ułożyć ruch naszego słoneczka. Więc wybierzmy, jestem na scenie pierwszej, wybierzmy sobie w słoneczku element, kiedy dotknę słoneczko i to będzie wyzwolenie mojej reakcji, wyzwolenie reakcji słoneczka. Więc kiedy dotknę słoneczko, słoneczko musi się cały czas obracać, czyli toczyć. A skoro powiedziałam cały czas, no to cały czas. Świetnie. I moje słoneczko będzie się cały czas obracało. Ono jeszcze nie jest wprawione w ruch, bo my jeszcze nie wiemy, jaki ma być kod na górze. Ale zanim ten kod, to jeszcze musimy się zastanowić, co się stanie, jak dojdzie słoneczko do końca naszego labiryntu. I wtedy powinno się przeteleportować do sceny numer dwa. Nie pamiętam w Codable, ale wydaje mi się, że tam ostatni bloczek był innego koloru, albo nawet nie. Albo mi się to pomyliło z innym, z inną aplikacją, ale my właściwie nie jesteśmy w stanie inaczej tego wykombinować, jak ustawić na końcu jakiś element, który nas przeniesie do drugiej. I tutaj odwołuje się do labiryntu z naszą czerwoną kropeczką i naszym globusem, który był na końcu. I ten globus właśnie nas przenosił, więc spróbujmy dodać kolejną postać do naszej pierwszej sceny. Spróbujmy słoneczko, do czego słoneczko mogłoby dotrzeć, do chmurki, fajnie by było. O, fajnie się skomponuje. Wybierzmy sobie chmurkę. Chmurka jest dość duża, więc chmurkę pomniejszamy i znowu, jak się domyślacie, chmurka to będzie taki ładny element. O, mało trochę widać tą chmurkę, ale wiecie co? Spróbuję jeszcze podmienić scenę, tło. Tło, żeby było dobrze wszystko widoczne. Nasze strzałki są granatowe, no to też może być problem.
O, zachodzące słońce. Zobaczmy. A propos zachodzącego słońca. O, nie widać? Nie widać? No tak. No tak, ja nie mogłam zmienić. Popatrzcie, co zrobiłam. Wiecie, co zrobiłam? Podmieniłam scenę. Jak podmieniłam scenę, to co mi znikło? Mój labirynt. Zapomniałam, że mój labirynt jest sceną, więc wracam raz jeszcze. Niestety tego zrobić nie mogę. Wracam do mojego labiryntu, który był pierwszy, ten najprostszy. Muszę tak zostawić. A myślę, że ta chmurka jest w miarę w powiększeniu. Jest w powiększeniu, jest całkiem widoczna. Dobra. Okej. No to nie mieszajcie kolorami. Chmurcem, o, dzięki, Elwira. No pewnie, że tak. No to szybciutko chmurkę zrobimy niebieską, prawda? Wchodzimy w edytor graficzny. Ładny, taki błękitny kolorek. No i super, dzięki, Elwira. Widzisz, ty po tym szkoleniu to ty lepiej funkcjonujesz niż ja. O, super, brawo. No dobra. Chmurka jest po prostu chmurką. Na razie nie ma żadnego skryptu. Pytanie, co nas może przenieść na stronę drugą? Czy słońce, czy chmurka, czy jedno i drugie? No to super, Elwira, naprawdę, dzięki. Jak myślicie, gdzie napiszemy skrypt, który nas przenosi na scenę drugą? Jak myślicie, macie propozycję? Słońce czy chmura? Dzięki. Mam nadzieję, że się jeszcze, Elwira, spotkamy gdzieś na webinarze. A może w rzeczywistości. Mazury. Zawsze chciałam na Mazury jechać, pod namiot. A to niedaleko od Was. Chmura. Dobra, jesteśmy w chmurze. No to uwaga, jeżeli chmura, i znowu wykorzystam ten element, popatrzcie, powtórzenia. Dzięki za zaproszenie. Mamy powtórzenie. I teraz, kiedy dotykam jakiejkolwiek postaci, a w tym momencie to mam na moje słoneczko, kiedy moje słoneczko mnie dotknie, to co w tym momencie? To przejdę na scenę. Tak, wchodzę w czerwony kolor i przechodzę na scenę numer 2. Super. Elwira, masz podwórko. No, korcisz mnie, korcisz. Kusisz, kusisz, przepraszam, kusisz. Dobra. Słuchajcie, no to mamy. Poczekajcie, jak uruchomię, czy moje słoneczko. Spróbujcie uruchomić, czy moje słoneczko się obraca. U mnie chwilowo coś się znowu zawiesiło. Działa, Elwira działa. U mnie zaczyna spowalniać. Przegrzanie materiału. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Słuchajcie. Sprawdzę jeszcze w słoneczku. Samo słoneczko. O, działa, działa. Dość powoli, ale działa. Dobrze. No to idziemy dalej. I teraz cała istota projektu na tym polega. Mamy już fajnie wygenerowane sceny, mamy pomysł na projekt, mamy trochę elementów kodowania w każdej scenie. Pamiętajcie, że tutaj w każdej scenie robimy powtórzenia tego samego typu. Dzieciaki, jeżeli widzicie, że dzieciaki sobie z tym trochę nie radzą, potrzebują ćwiczyć, to nie pozwólcie im kopiować tych elementów do scen. Pozwólcie, żeby po prostu na każdej scenie to wykonali od początku do końca. O, pogodę na Mazury. A co u Was? Mówicie, że słońce, deszcz na zmianę. No to na pewno fajnie. Ja uwielbiam deszcz, bo uwielbiam wtedy spać. Dobrze, słuchajcie, na czym działa teraz projekt? Na czym polega? I teraz uwaga. Najpierw dzieciaki, patrząc na ten cały plan, muszą sobie te nasze strzałeczki poprzeciągać i zbudować ścieżkę ruchu. Więc jak moje słoneczko idzie? Uzupełniam pierwszą kratkę i muszę kliknąć, żeby słoneczko poszło w prawo. Drugi element to jest element, kiedy słoneczko będzie poruszało się w dół. Świetnie. I trzeci element to słoneczko porusza się w prawą stronę. I teraz właściwie ścieżka ruchu jest zbudowana. I teraz dzieciaki,
stworzyły ścieżkę ruchu, to teraz pora, żeby ją sprawdziły. Jak ją sprawdzają? No wchodzą w słoneczko. Słoneczko. Teraz zobaczcie. Kiedy dotknę słoneczko, ono się będzie cały czas kręcić. Ale równie dobrze, wchodząc w kategorię żółtą, mogę jeszcze jeden element uruchomić, również związany z dotykaniem. To jest to, co mówiliśmy przy okazji kropki i planety. Nie polecałam umieszczanie tych dwóch elementów w jednym przedmiocie, bo one będą działały jednocześnie. Ale tu o to mi chodzi, żeby moje słońce jednocześnie się obracało, ruszało się. No to dobrze. I teraz dzieci mają za zadanie odwzorować ścieżkę ruchu, która jest na górze. Jest to na tyle proste, że mają dokładnie odwzorować strzałki znajdujące się na górze. Tak, tak, dobrze, patrzę kolejność, no coś mnie łapie, świetnie i teraz już prawie wszystko byłoby idealnie, ale pojawia się jeden problem. Wiemy jaki? Ile? No właśnie, ile ma iść? I to jest kolejne dla nich wyzwanie. Popatrzcie, włączam teraz, widząc, gdzie jest słoneczko. One wiedzą, że ono musi pójść w prawą stronę, ale one muszą teraz przeliczyć, czyli liczmany, liczymy, działamy, przeliczyć, ile pól muszą przejść. Myślę, że dla nich to już nie jest naprawdę problem, jeżeli naprawdę nachodziły się na macie mistrzów kodowania i przetestowały tak wiele gier, to popatrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli pierwsze jest dziewiątka, ale dziewiątka jest u mnie. Pamiętajcie, wy macie różne ścieżki. One to szybciej zrobią, no tak, kurczę, one o wiele szybciej reagują niż my, naprawdę. My czasami się martwimy, że ten projekt, kiedy ja coś tłumaczę, trwa tyle i się obawiacie czasami, czy zdacie radę na 45 minutach, czy nawet 40, bo trzeba się jeszcze zorganizować, ale naprawdę one są rewelacyjne, naprawdę. Także spokojnie. No dobrze, no to idę teraz i popatrzcie, jakie to jest fajne, bo oprócz tego, że ja mówię, w której klatce skończyłam liczyć, ja po prostu muszę pamiętać pozycję. Ja skończyłam prawdopodobnie tutaj, idę dalej, raz, dwa, czyli dwa w dół. Pamiętajcie, że to ja liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tu jest ważna końcówka. Często na macie wychodzą nam takie zabawy, jak mówimy dzieciakom na początku, dojdź do, niech kotek dojdzie do myszki. I często jest tak, że kot dochodzi do myszki, zatrzymuje się przed myszką. Ale wiele zabaw polega na tym, że jeżeli coś musi dojść na jakieś pole, to tak naprawdę musi wejść na to pole. I tu jest podobna sytuacja, bo jeżeli słońce zatrzyma się przed chmurką, to chmurka nigdy nie wyczuje, że dotyka słońca. I o tym nawet nie musicie mówić uczniom. To jest dobre, jeżeli oni sami przetestują, jeżeli wyjdzie im błąd. Pamiętajcie, te błędy w kodowaniu są ok, zawsze powtarzamy. Łatwiej jest coś stworzyć od podstaw, ale trudniej jest poprawić własny błąd, czy też innych błędy. Dlatego pomóżmy im to robić. Niekoniecznie wykładajmy im tak wszystko dosłownie. No dobra, ja przeliczyłam, nie wiem czy przeliczyłam, strzelam. Dobra. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo ja liczyłam sobie tak, jak liczmany liczymy, liczą dzieciaki w klasach pierwszych zaczynają. 1, 2, 3 i tak dalej, ale przecież, przepraszam, klasa, no nawet już czasami pierwsza, przepraszam,
czy też w drugiej to już na pewno przecież robią takie działania, przeliczają liczby. Dlaczego im na przykład nie podpowiadać, jeżeli słońce ma przejść z pierwszej do pozycji dziesiątej, to niech od razu odpowiedzą ile pól. A teraz jeżeli słoneczko jest na pozycji czwartej, a ma spaść na pozycję drugą, to też niech szybciutko odejmują ile tych pól ma przejść. I dlatego wciskamy tutaj jak najwięcej tych treści dydaktycznych. No dobrze, no to słuchajcie, powinno teoretycznie zadziałać. Ja uruchomię. Czy u mnie to będzie ok? Uwaga, uruchamiam. No, co? I znowu mi się zacięło. Strzałki oczywiście wróciły. Popatrzcie, moje słońce nie chce iść. Czy wasze poszły? Strzałki poleciały w dół. Ok, no ale to jakby rzecz oczywista, ponieważ pamiętajmy, że uruchomienie... A, źle zrobiłam! Popatrzcie, nie uruchamiam zielonej flagi. Ojej, ja już naprawdę, ja już spowalniam troszeczkę jak ten mój Scratch. Już nawet strzałka mi się nie chce przesunąć. Słuchajcie, zapiszcie projekt u was, żeby to nie zginęło, bo u mnie właśnie się coś znowu zawiesza. I nic mi już nie chce działać w tym momencie. Martwię się, żebym miała wszystkie rzeczy po wyłączeniu Scratcha, czy wrócę do tego projektu. Ale tak, oczywiście Jola, trzeba dotknąć słonko, a ja się zagadałam i odruchowo nacisnęłam zieloną flagę. Mój błąd, jasne. Myślę, że niektóre dzieciaki też tak zrobią. Zresztą często się zdarza, nie wiem jak wam, ale u mnie na zajęciach często się zdarza, proszę pani, nie działa. Ja pytam, no a jak mamy uruchomić? No i wtedy dopiero dochodzi, że to trzeba kliknąć. Ale widzicie, spełniłam ten błąd, ale to przez zagadanie. Ania, potwierdzasz, że działa. Ja cały czas próbuję tutaj walczyć. Dziewczyny, spróbujcie. U mnie się zawiesiło. Jeszcze poczekam chwilę. Może coś pójdzie za chwilę. Dajcie jeszcze znać, czy u was zadziałało. Nie klikajcie zielonej flagi, tak jak ja to zrobiłam, bo strzałki nam wyskoczyły z okienek. A chodzi też o to, żeby widzieć okienko na górze, czyli te ścieżki ruchu z tym, co kodujemy na dole. Słoneczko powinniśmy uruchomić po prostu słoneczkiem. Słonko kręci się w miejscu. Kasi działa. Ania też od flagi, ok. Działa. Elwira, ok. Beata, zerknij, czy się... Słonko kręci się w miejscu. No, dobrze, dobrze. Słonko się będzie kręciło w miejscu, ponieważ popełniłam błąd w jednym kątku. Beata, masz zagadkę. W którym miejscu jest błąd? Widzisz na ekranie moje słonko i skrypty. Jeżeli u reszty działa, to znaczy, że macie troszkę inaczej niż ja. Jedną rzecz mam źle w skrypcie w słonku. Kto mi powie jaką? Dziewczyny, błędy są ok. Ja lubię bardzo często podpuszczać dzieci. W tej chwili po prostu pomyliłam ten bloczek. To nie było podpuszczanie was. Ale jest błąd i spróbujcie znaleźć go gdzie? Do przodu. No. Pętla. Pętla musi być, bo słońce się kręci cały czas. Słuchajcie, zobaczcie, jakie ja mam dwa żółte bloczki. Czy one być takie powinny? Czy przypadkiem nie zamieniłam? Beata, u ciebie chyba tak samo jak u mnie. Dokładnie się wszystko zawiesiło. Jeszcze raz spróbuję. Ale niestety boję się wyłączyć projekt, bo mogą mi zniknąć skrypty. Nie wiem, czy wszystko już macie zapisane. Dziewczyny, popatrzcie na moje żółte bloczki. Czy one w słoneczku powinny być dokładnie takie, Kasia? Pierwszy, kiedy dotykam słoneczka, ma się zacząć kręcić. No i super. Ale drugi żółty oznacza, że kiedy dotknę jakiejś postaci. Czy to ma być w słoneczku? No właśnie, no i widzicie, że
Już wiemy, dlaczego się u mnie zawiesiło. No to spróbuję uruchomić jeszcze raz. Zobaczymy, czy u mnie jest zapisane. Elwira, no oczywiście, że nie. A który bloczek powinnam u siebie poprawić? Zobaczmy. O, jest, świetnie. Odświeżyło mi. No, jak myślicie? Słuchajcie, u mnie nie działa. Popatrzcie, co się dzieje. Czy ten bloczek powinien być tym właściwym? No, wydaje mi się, że nie, prawda? Że tu powinno być, mówiłam o włożeniu dwóch takich samych, a podmieniłam na inny. Podmieniłam. Nie. Kiedy nacznie, dokładnie. I teraz zobaczmy, czy u mnie zadziała. Ja też tych strzałek już sobie nie przesuwam, natomiast uruchamiam słoneczko. No i znowu coś. Zobaczmy. Nie, tu działa dobrze. Dobrze. Jest, kręci się, zaczyna się poruszać. I znowu spowolniło do rany. Ale widać, jak się zawiesza program. Zobaczcie, na dole coraz więcej, na dole bloczki się zatrzymują. Słuchajcie, ale to powinno zadziałać. Działa, Sylwia, brawo. Dajcie mi znać, dziewczyny, czy u was zadziałało, czyli czy słoneczko po dotknięciu przebiegło waszą drogę zgodnie z kodem i dotarło do chmurki, która spowodowała przeniesienie do sceny numer 2. Działa, świetnie, brawo. Świetnie, bardzo się cieszę. Działa, brawo, fantastycznie. Dajcie znać ewentualnie, jeżeli ktoś ma jeszcze z tym problem, może trzeba pokazać jakiś skrypt. Słuchajcie, i teraz w porównaniu do pierwszej sceny, jak już przejdziecie na drugą scenę, zaczynacie działać analogicznie do pierwszej. Tylko pamiętajcie, unikajcie naciskania zielonej flagi. Nie zielona flaga, tylko słoneczko za każdym razem, bo flaga spowoduje wyzerowanie, czyli przesunięcie moich strzałek poniżej krateczek. No i myślę, że najwięcej problemu to jest sprawić dzieciom poziom czwarty, gdzie daliśmy im warunek, że mają przejść przez pola, na których stoi element żółty. Myślę, że to się jak... O, teraz nagle mi zaczęło działać, popatrzcie. Przeskoczyło od razu do pola drugiego. No ale tak to jest. Słuchajcie, okej. Czy jak myślicie, czy to i ten projekt... jak najbardziej dostosowany do dzieciaków z 1-3. Dajcie mi tylko taką informację. Ewentualnie, tak jak powiedziałam, czy jeżeli u kogoś jeszcze nie działa, to czekam też na informację. Działa świetnie. Pierwszaki sobie poradzą. Super. No, słuchajcie, mówicie o różnych poziomach, to znaczy, że też macie różne zespoły. Także na spokojnie, ale fajnie, fantastycznie. Słuchajcie, zapisujemy projekt i zostaje nam ostatnie 20 minut do końca. Chciałabym jeszcze na koniec coś szybkiego, coś, co również będzie odwzorowaniem gry zabawy z maty edukacyjnej. Myślę, że, no nie wiem, chyba, że to już robiliście. Dadzą sobie radę, świetnie. Zapisujemy, słuchajcie, a ja bym chciała się troszkę odnieść do bardzo popularnej zabawy na macie, czyli sudoku lub też ciągu pewnych sekwencji. Pytanie, co następuje, co może być, dostrzeganie pewnych prawidłowości w ilości ustawionych elementów, prawidłowości w kolorach, które się tam pokazują. Taki szybciutki projekcik, który można wykorzystać i ten projekt, który teraz zrobimy,
bardzo fajnie się sprawdza, kiedy jedna grupa właśnie robi i daje do wykonania grupie drugiej, ponieważ pierwsza grupa tworzy to w sposób oczywisty dla siebie i od razu wie, jakie jest rozwiązanie. Natomiast grupa druga nie będzie znała tego rozwiązania. Słuchajcie, zróbmy sobie taki projekcik. Skorzystamy teraz z gotowych elementów w naszej bibliotece, więc będzie szybciutko. Uruchamiamy nowy projekt. Ok, jesteśmy. Tira, rozumiem, ja Ci bardzo dziękuję za pomoc, za to, że byłaś i że byłaś taka aktywna. Jak bardziej rozumiem, na szczęście u mnie mąż właśnie poszedł na spacer z dziećmi i z psem, więc nie wiem z kim bardziej, czy z dziećmi, czy z psem, ale rozumiem jak najbardziej sprawę. Okej, mam nadzieję, Elwira, że warsztaty były twórcze i że to wykorzystasz. Miło mi będzie gdzieś tam w eterze usłyszeć, że to się przydało. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i pozdrawiam, a ja wracam jeszcze do dziewczyn. Dziewczyny, króciutki projekt. Emilia, do godziny 20. Od 20 kończymy część warsztatową, a potem jeszcze jestem do Waszej dyspozycji, jeżeli ktoś chce coś pociągnąć ze Scratcha albo chce coś przetestować, ma do mnie pytania, to jeszcze jestem do Waszej dyspozycji. Natomiast fajnie by było, gdybyście jeszcze wytrwały te 15 minut dosłownie. Jasne, ale ja rozumiem, Emilia, więc nie ma najmniejszego problemu. Cieszę się, że również byłaś z nami, więc spokojnie. Dobra, słuchajcie, szybciutki projekt. No to wykorzystajmy tego kota. Niech on będzie tutaj, bo dawno go nie było. Dołóżmy sobie różne postaci. Zróbmy cztery różne postacie. Mamy już kota, czyli brakuje nam jeszcze trzech. Dołóżmy jakieś gotowe. No nie wiem, skoro zwierzaki, to żeby nie zajmowały dużo miejsca, konik polny, polny, o rany, morski, konik morski. Co dalej? O rany, nie wiem, rakieta. To nie ma znaczenia, słuchajcie, co to będzie. Ważne, żeby to były cztery elementy. Rakieta trochę za duża, więc ją pomniejszam. Dobra, i jeszcze jeden element. A niech to będzie coś takiego niedużego, żyrafa. Nie, nieduże, ale mi nieduża wyszła. Dobra, pomniejszam też szybciutko. Dobra, słuchajcie, dziewczyny, chodzi o zabawę w ciąg skojarzeń. Możecie tutaj wybierać elementy o różnych kolorach i odnosić się do kolorów. Możecie wybierać liczby. Pamiętacie, nie wiem, czy korzystałyście z takiej zabawy, kiedy dokładało się sekwencje liczb, patrząc na przykład, mieliśmy 2, 4, puste pole, 8 i dzieciaki musiały pomyśleć, co tam powinno się znaleźć, więc równie dobrze mogą być liczby. A zacznijmy od tej najprostszej wersji, żeby tylko zrozumieć zasady działania tego programu, a potem, super Emilia, przepraszam, ja tak jednym okiem czytam i fajnie, że Emilka jeszcze zostajesz, a potem tak naprawdę pod te wszystkie elementy, które teraz już mam na scenie, możecie sobie podkładać, co tylko chcecie i przenosić się właśnie do tych aktywności związanych na przykład dydaktycznie z waszymi akurat zdjęciami. Dobrze, i to mamy takie cztery postacie i teraz umówmy się, że z jedną z tych postać spróbujemy ukryć. No to niech będzie, to nie wiem, rakieta niech będzie. Ja ją na chwilę przesunę na górze, żebym jeszcze ją widziała, ale żeby to dla mnie była informacja, że ta rakieta to będzie rakieta, która ma tutaj się znaleźć. Co chodzi w tej naszej sekwencji? To jest najprostsza sekwencja na zasadzie czego brakuje, czyli czego jeszcze nie ma w tej sekwencji. Odniesienie czyste do sudoku, tak? Czego
nie ma jeszcze w tej linii lub w tej kolumnie. No to teraz tak, żebym mogła w ogóle cokolwiek wybierać, to muszę mieć podwójne elementy, czyli na dole muszą mi się pojawić między innymi kod. Popatrzcie, mam na dole kota, mam na dole, muszę mieć konika morskiego. Ja mogę sobie kolejność teraz wymieszać i to byłoby bardzo wskazane, bo jak kolejność mam taką samą, to ta kolejność już trochę sugeruje. Pamiętajcie jeszcze raz, że jest to zabawa, którą uczniowie przede wszystkim muszą stworzyć od podstaw. To o to chodzi, że oni generują ten kod, że oni muszą pomyśleć, że to musi być, przepraszam, wymieszane w kolejności, żeby nie było na pozostałej grupy, której przekażą tablet. Dlatego to jest właśnie to rozwijanie tego logicznego myślenia. OK. Słuchajcie, dobrze, popatrzcie, mam tu na dole takie same elementy, które znajdują się na górze. Nasza zabawa będzie polegała na tym, że za chwilę ukryję naszą rakietę, a uczniowie, którzy dostaną tablet, będą musieli kliknąć na przedmiot, którego właśnie brakuje. I teraz uwaga, no, uczniowie kreujący tą zabawę widzą, że brakuje rakiety, czyli po kliknięciu tej rakiety, na dole, ta na górze powinna się pojawić. No to popatrzcie, niech ta wróci na miejsce. OK. Dobrze, słuchajcie, sprawdźmy jeszcze szybciutko, bo teraz można się powiedzieć, która rakieta jest która. Więc zobaczcie, jestem na rakiecie i spróbuję tą rakietę ukryć, czyli kiedy zielona flaga ukryje. Sprawdzimy w ogóle, czy to jest ta rakieta. I to jest też fajne, bo oni testują. O, świetnie. Kliknęłam tutaj zieloną flagę i jak trafiłam, że to jest rakieta, która na początku powinna mi się ukryć. To teraz idę i szukam rakiety drugiej. To będzie ta pod spodem. OK, wchodzę do drugiej rakiety i wiem, że to jest rakieta na dole. Co ta rakieta na dole powinna zrobić? No, sytuacja, która się już powtarza, ale znowu poprzez powtórzenia będziemy utrwalać. Czyli jeżeli kliknę akurat rakietę na dole, ta rakieta, fajnie byłoby jeszcze tutaj dołożyć taki element, że jak kliknę, to ten przedmiot, ta rzecz, zwierzę zareaguje mi jakimś ruchem. Dla mnie to będzie informacja, że skrypt działa, bo coś się poruszyło, więc na przykład umówmy się, że jeżeli kliknę rakietę, to ta rakieta, co może zrobić? Podskoczyć na dwa. Tak troszeczkę, żeby tylko dla mnie to była informacja, że ją kliknęłam. I teraz ta rakieta powinna, uwaga, o, żółte, żółte, nadać komunikat, niech będzie już ten pomarańczowy, nadać komunikat do rakiety na górze, wracam do rakiety na górze, tak, i w tej na górze, kiedy rakieta odbierze kopertę pomarańczową, to powinna dać informację, halo, pokaż się. To znaczy, że trafiłeś. Trafiłeś, że tego elementu brakuje. Moje wszystkie wysłały rakiety w kosmos. Może być. Bożena, czy ty już uciekasz, że mi tak dziękujesz? Mam nadzieję, że jeszcze chwilkę dosłownie zostaniesz, bo ja już kończę projekt, a mamy jeszcze 10 minutek. Dobra, słuchajcie, uruchamiam zieloną flagę, sprawdzam na razie rakietę. Rakiety nie mam, klikam zieloną flagę, skoczyła, pojawiła się, świetnie zadziałało. Cała reszta jest banalna, ponieważ wszystkie zwierzaki pozostałe, akurat zwierzaki, będą tylko i wyłącznie reagować pod skokiem. Tylko teraz uwaga, te na górze to macie zwierzaki, które są na górze, więc ja muszę przejść na dół listy i te poniżej mojego kotka w moim przypadku, te od dołu. Uwaga, zaczynam od żyrafy. Kiedy dotknę żyrafę, niech ona tylko podskoczy. Podskakuje na dwa, czyli jest informacja. Dotykam żyrafy, ale nic się nie dzieje, czyli żyrafa nie pojawia się na górze. To jest informacja, że nie trafiłem z odpowiedzią. Uruchamiam zieloną flagę. OK, teraz zobaczcie, nacisnę żyrafę, jednocześnie sprawdzając, czy we właściwej żyrafie wpisałam kod.
jest właściwa żyrafa. Ona podskoczyła, czyli jest reakcja na przycisk, ale ona się nie pojawiła na środku, to znaczy, że informacja jest błędna. Wykonałam źle zadanie. Dobrze, idę dalej. Rakietę już mam. To teraz słuchajcie, do konika. Do konika znowu szybciutko. To są dwa elementy, więc nie kopiuję, ale przeciągam. I znowu, kiedy dotykam, znowu podskok o dwa. Uruchamiam. Sprawdźmy konika na dole, czy działa. Działa. I zostaje nam tylko jeszcze kotek. Kiedy kliknę kotka, podskoczy. I nic poza tym. Uwaga, uwaga, testujemy. Uruchamiam zieloną flagę. Powiększam ekran i testujemy. Czy to jest kotek? Nie. Właśnie, tu można nagrywać dźwięki, więc nie wiem, czy już dźwiękami się bawiliście, ale byłoby fajnie dopiąć jeszcze dźwięki, żeby dzieciaki się nagrały. Nie. No to może żyrafa. Nie. No to może konik polny. Nie. No to może rakieta. Jest, brawo, to jest właśnie rakieta. Super. I tak jak powiedziałam, słuchajcie, możecie ten prosty projekt wykorzystać na wiele sposobów. Wciskajcie liczby, wciskajcie jakieś przedmioty z podobnymi kolorami, róbcie sekwencje powtórzeniowe, na przykład dwa kotki, dwa koniki morskie, dwie rakiety, dwie żyrafy i niech się zastanawiają, co mogą na przykład ukryć. Równie dobrze taka zabawa się świetnie sprawdza, jak sobie zrobicie pola 2 na 2 i tym samym sudoku. A czemu nie 3 na 3 i wtedy wyciągnąć jakiś element i spróbować zrobić to w ten sposób. Super, no trochę więcej czasu zajmie, bo trochę więcej postaci trzeba dołożyć, ale sam projekt sam w sobie jest banalny, natomiast mam nadzieję, że rozumiecie to, że tu tak naprawdę nie chodzi o te umiejętności teraz budowania skryptu, bo one tutaj są powtórzeniami, pewnymi powtórzeniami tych zabaw wcześniej, ale tutaj jest ogromna umiejętność takiego logicznego, analitycznego myślenia, kiedy muszą przeanalizować, co ukryć, jaką sekwencję na przykład ułożyć, i to jest to, co daje im tutaj najwięcej w tej zabawie. Rakiety, proszę bardzo. I to jest, Ludwika, to jest skrypt rakiety, która jest na górze, czyli ta górna. A teraz ci pokażę skrypt rakiety, która jest na dole. Myślę, że. Dobra, to jest ta górna, Ludwika, a teraz pokazuję dolną. Poczekaj, o, teraz jest dolna rakieta. Jeżeli coś trzeba pokazać, to dajcie znać. Ludwika, daj znać, czy to jest to, co chciałaś, czy jeszcze coś pokazać. Super. No, czekam. Jest ok, dobrze. Mam nadzieję, że zadziałało. Mam nadzieję, dziewczyny, że pamiętacie, że trzeba ten projekt zapisać. Bo wam może uciec, także zapisujcie pod nazwą, nie wiem, sudoku. Myślę, że to będzie logiczne i zrozumiałe. Cieszę się, Beata, że wszystko ok. Świetnie, że działa. Dziękuję za miłe słowo, że ci się podobało. Ja naprawdę mam nadzieję, że były dość praktyczne i jest to coś, co przełożycie na zajęcia z dzieciakami. Albo w całości, albo pamiętajcie, wycinajcie elementy z tego, co mamy. Sylwia, kiedy następne zajęcia? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, dziewczyny, jak to jest z waszym NUTS-ie, kiedy kolejne spotkanie i czy ono będzie z juniorem, czy też będzie z innymi aktywnościami. Nie wiem, czy ja się z wami zobaczę, czy może inny trener.
Myślę, że czekajcie na wiadomości, które idą, że tak powiem, od mnie i tam wszystkie daty i tematy, że tak powiem, spotkań się pojawiają. Myślę, że jeżeli byłybyście zainteresowane jeszcze webinarami, to również Mistrzowie Kodowania prowadzą takie webinary. I szukajcie nas gdzieś na kanałach online'owych, czyli Facebook, strona Mistrzowie Kodowania, tam takie informacje się pojawiają. Dziewczyny, dziękuję Wam bardzo. Ja Wam bardzo dziękuję, że byłyście bardzo kreatywne i za to, że świetnie współpracowałyście, że nie zostawiłyście mnie samej tutaj. Cieszę się, bo kiedy prowadzi się z Wami rozmowę i dopytuje się o pewne rzeczy, to czas leci nieubłagalnie szybko. I po prostu te 3 godziny to tak pstrykły, nie wiem jak Wam, ale super, bardzo się cieszę. Dziękuję za tyle. Ciepłych słów. Było mi z Wami bardzo miło. Pamiętajcie, że jestem nadal dla Was. Jeżeli będą pytania, to ja na nie czekam. Ściskam mocno i dziękuję wszystkim tym, którzy będą się już teraz rozłączać. Trzymam za Was mocno kciuki. Do wakacji już jest niedługo. Myślę, że zdecydowana część Was jest na zakończeniu projektu lub też już go skończyła. Natomiast ja liczę na to, że w przyszłym roku również wrócicie do maty, do tabletów i dalej będziecie kontynuować zajęcia. Fajnie. Super, dzięki. Słoneczka, mam nadzieję, że będzie. Spokojnie, Ania, jestem do dyspozycji. Gdybyś chciała jeszcze coś zobaczyć, jakiś skrypt w tym ostatnim, to wołaj, to pokażę. Dzięki, do zobaczenia. Pozdrawiam również serdecznie. Może kiedyś gdzieś na Mazurach. W tym roku nie wybieram się jak co roku do Chorwacji, bo już za dużo tam ludzi. I zaproponowałam mężowi kupno namiotu i wyjazd w Polskę. Więc może te Mazury wreszcie. A muszę Wam przyznać, że jeszcze na Mazurach nie byłam. To wstyd, wiem, to wstyd, ale nadrobię. Jasne. Aniu, powiedz mi konkretnie, w którym momencie mam wrócić, do której postaci? No tak, słyszałam, że Mazury cudne. No właśnie, a ja nie lubię tłoku, ja mam już dość tłoku, więc dziewczyny, chyba jednak kierunek Mazury, chyba mnie przekonałyście. Ania, ja cały czas jestem dla Ciebie, czekam. Daj mi znać, co chcesz zobaczyć, który skrypt. W tej chwili jestem w rakiecie, która jest na dole. Okej. Mazurek Garbat? A cóż to takiego? Aniu, za chwilę wracamy do projektu. Już jeszcze tylko tutaj... pożegnania z niektórymi. Trudno mi się oderwać od monitora. A, no dobra, no to teraz już okej, Kasia. Dobrze.